Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jak widać będziemy robili odbudowę Chicago Bulls. Niedawno mieliśmy trade deadline i zastanawiałem się właśnie jaki potencjalny zespół może wziąć do wymiany po tym trade deadline. Ie. I postanowiłem, że wybiorę moich właśnie Chicago Bulls, mój ulubiony zespół. Postanowiłem, że to zrobię z kilku względów. Pierwsze, robiłem serię, jak był początek NBA 24, robiłem serię z Chicago Bulls. Nie udało mi się tam z nimi wygrać mistrzostwa i powiedziałem, że kiedyś zrobię odbudowę Bulls i wtedy wygram. I właśnie jest ten moment, a druga rzecz, Właśnie zobaczyłem tam taką statystykę, że Chicago Bulls nie zrobili żadnej wymiany od sierpnia, chyba tak, sierpnia 2021 roku. Czyli to był trzeci trade deadline z rzędu, gdzie Bulls nie zrobi ani jednej wymiany. I to jest według mnie okropne, prawda. Rozumiem, że oni niby, no bo tak powiem szczerze, łudzą się, że ten roster może wygrać mistrzostwo NBA, ale żeby nie zrobić ani jednej zmiany, żeby coś ewentualnie poprawić, nie mówię, że jakąś gwiazdę sprawdzić, ale żeby jakieś tam małe, jakby małą poprawę zrobić, to naprawdę jest dla mnie szokujące, nie wiem, czy ktoś też, jakby inny zespół, taką ma dłuższą serię, nie patrzyłem jakby zbytnio, ale to jest dla mnie naprawdę było niesamowite. Ostatnia wymiana podczas Straight Deadline to jest ta pamięta wymiana, gdzie to Wucha zdobyli ból z Orlando Magic, co ostatecznie... Myślę, że jednak jest wymianą lepszą dla Orlando, tak będę szczerze. Jako Bulls fan mogę to powiedzieć, że ta wymiana była lepsza dla, dla Orlando. Między innymi jeden z tych pigów, który Bulls oddaje, to chyba był Franz Wagner, a wiemy jak Franz Wagner stał się tą postacią w Orlando. No i stracili które naprawdę dla nich, jakby wiadomo, że to był najlepszym ich zawodnikiem w tamtym czasie, ale jakby Orlando nie miało jakby zespołu na mistrzostwo, dlatego to była dla nich nie najgorsza decyzja. Myślę, Bulls jakby wygrają tą wymianę, by gdyby wygrali mistrzostwo NBA. A nie wygraje tego mistrzostwa i dwucze z zespole, bądźmy szczerzy, nie wygrają. Dlatego myślę że właśnie Orlandu Orlando wygrają tą wymianę. No właśnie jakby tak, według mnie Chicago Bulls powinni... Zrobić reset można powiedzieć, ja taki reset zrobię, czyli oddają Ja to właśnie robię, oddamy Voocha Oddamy Lawina, oddamy Demara DeRozan. każdy z tych zawodników powinien Być oddany, bo po prostu jakby, trzeba sobie to szczerze powiedzieć, że ten roster, który ma w Chicago nie wygra Mistrzostwa NBA Jest tylko kilku tutaj graczy dla mnie Untouchable i tymi zawodnikami są Kobe White na pewno jest Ayo De Sunmu Patrick Williams, to są taka trójka, a myślę, że na przykład też między innymi, może Julian Phillips, zobaczymy, nagramy, tutaj właśnie to 14, początek tego, początek tego właśnie, więc tutaj będziemy mieli właśnie po tym meczu z Hawks, a przed meczem z Cavs, bo akurat właśnie tak to nagrywam tutaj, user create draftka zdamy tutaj, dokończy ten sezon, oczywiście wiadomo, już nie mogę tutaj zrobić żadnej wymiany, ale dokończymy sobie ten sezon, i nieważne, co się wydarzy, czy będziemy w play, nie, czy w players, no to nieważne. I tak będzie trzeba zrobić, może powiedzieć, reset na początku tego sezonu. Demar de też ma kontrakt do podpisania. Chciałbym z nim podpisać kontrakt na takiej zasadzie, że podpisuję, ale może powiedzieć, razem się dogadaliśmy z Demarem, że na go wymienię. Jakby na takiej zasadzie, że dam mu duże pieniądze, dam mu duży kontrakt, Może nie, nie tam znowu jakieś niesamowicie duże pieniądze. Ale po prostu dogadam się, że będzie to jakby coś w stylu sign Tradu, można tak powiedzieć, tak? bym to po części nazwał, więc mamy rekord 26, 28 po tym zwycięstwie z Atlantą. Lawin musi właśnie muszę mu tutaj widzę dać kontuzję taką, żeby on nie grał do końca sezonu, bo on oczywiście w rzeczywistości ma tą operację stopy, miał operację stopy, się dobrze pamiętam, i nie zagrał w tym sezonie, dlatego muszę mu zrobić taką kontuzję, tam mu byle jaką kontuzję, bo to nie jest ważne jakby jaka to będzie kontuzja, Przecież nie wiem, to jakaś kontuzja, która na pewno przez którą będzie na pewno pauzą, to na przykład ACL na przykład. Na przykład dajmy mu to, to na pewno będzie wtedy, na pewno będzie wtedy pauzował, bo chcę być pewny, że będzie jakby pauzował, więc no właśnie, przed przykład i ACI dajmy temu, że nie wiem, nie wiem ile on będzie tak pozało rzeczywistości, żeby, nie wiem, tak dajmy może coś takiego, jakby na pewno, żeby nie było, żeby nie było do końca sezonu, a oprócz tego, no to wiadomo, że też Lonzo tutaj mamy, no a reszta to zawodnicy, którzy są tutaj jakby dostępni w miarę do gry, a więc pora ten... Nasz zespół ustawi. No nie wiem, czy będę jakoś w miarę jakoś niesamowicie dobrze. Nie jak najlepiej, jak się da ten zespół, bo jednak o mistrzostwie i tak nie walczymy w tym roku. Pewnie maksymalnie, co możemy osiągnąć, no to plane zakładam, tak naprawdę. No, ale jakoś i tak tutaj. Ten zespół sobie po ustawieniu tylko nie będę tego teraz pokazał, żeby tracić czasu, a więc tak już wiem, odbudowa Chicago Bulls oficjalnie się zaczyna i no jakby niby teraz jest ta odbudowa, ale wydaje mi się, że na taki początek prawdziwej odbudowy będzie pewnie gdzieś w off-season, albo na początku następnego sezonu, gdzie właśnie postaram się wymienić tą całą trójkę, zgarnąć jak najwięcej pików i zrobić odbudowę w Chicago Bulls i za kilka lat wygrać mistrzostwo, czy to się wszystko uda zobaczymy, mam nadzieję, mam nadzieję, że oczywiście odbudowa zakończy się tylko w tym momencie gdy wygramy mistrzostwo NBA, a teraz widzimy się już na koniec tego sezonu i mamy tutaj zakończony ten sezon, mamy 41-40 rekord przed ostatnim meczem z Nowym Jorkiem, a więc na obecną chwilę ten rekord daje nam tutaj miejsce 9 i tak naprawdę jeśli przegramy potencjalnie ten mecz i Pacers nas wyprzedzą, to i tak będziemy na pewno w play bo Raptors to już jest na pewno duża ta jest strata, więc będziemy na pewno w play -inie. tylko teraz trzeba zobaczyć właśnie czy będziemy na 9 miejscu, czy na 10. Jeśli chodzi o mecz gwiazda, to wiadomo, że wiadomo, jak tam że są. No, bo jednak to już by zostało wybrane, oczywiście, więc to nie będziemy patrzyli tutaj. Zobaczymy, za to, właśnie, jak przed sobie Kobe do końca tej sezonu poradził. Solidnie sobie tutaj poradził. I no, mam nadzieję, że wygra nagrodę Most Improved. To jest coś, na co liczę w rzeczywistości i tutaj, że tak właśnie będzie. Dałem właśnie tutaj 34 minuty, chciałem w niego dość dużo inwestować. Alex Caruso, 32 minuty, najwięcej też points per game w jego karierze. Nie, na to ja wrejrzał 9 points per game w tym sezonie drugim jego w karierze. Demar miał 36 minut, solidny sezon, patrząc na resztę jego sezonów. Patrick Williams też, e, career high punktu, więc to fajnie widzieć na pewno. Nick Olawuszewicz też e, solidnie. Andrzej Drummond tutaj też, e, najwyższe points per game od czasów tutaj, gdzie był właśnie w e, Cleveland i potem wymieniony do Lakers. Ajo De Sunmu też, career high punktu, więc to są na pewno takie fajne, pozytywne rzeczy, które tutaj widzimy. I tak, co teraz mam jeszcze do zrobienia? Mamy do zrobienia to, co właśnie. Do, mam do zrobienia, właśnie pokazać to, co zrobiłem. A więc, yy, podpisałem kontrakty tutaj. Podpisałem z Demarem de trzyletnie 3-letnie przedłużenie warte 97 milionów. Tak, już to jest coś w stylu bardziej. Dogadaliśmy się, że podpiszemy ten kontrakt, ale będziesz demar wymieniony. A jak z Karuso, podpisaliśmy tutaj dwuletnie przedłużenie, nieco mniej niż 20 milionów. I też podpisaliśmy tutaj 2-letnie przedłużenie, przedłużenie z Lonzo 28 milionów. No, w rzeczywistości jest jakiś tam promyk nadziei. Choć nie no wiadomo jak to snieżona, ale jest jakiś tam promek jak nadziei, że na, na ten następny sezon 2024-2025 może być gotowy, dlatego potencjalnie no zobaczymy. Choć z drugiej strony chcę kobiega mojego point guarda jakby mieć tam, naprawdę. No nie, mógłbym ich pogodzić, Kobe White mógłby być potencjalnym shooting guardem, Lonzo point guardem, ale też mam Ayo, do sumu, którego też po, po części chciałbym, żeby był ważną postacią. No nic, zobaczymy, zobaczymy. Mniejsza o to. Możemy iść za, zobaczymy czy ten ostatni mecz wygramy, czy nie. Pewnie nie, pewnie nie bo patrząc na no, są to, to jest mocny zespół. Jednak, wygrywamy, 42-40. Luka dążyć MVP ligi, jest to możliwe, jest to możliwe, na pewno tak, Mavericks muszą pójść w górę, jeśli chodzi o właśnie konferencję na pewno. W to muszą pójść w górę, muszą pójść wyżej w miejsca. No i no nie wiem, jakby, wydaje mi się, że czysto staty statystycznie, patrząc na zawodników, to on jest najlepszym zawodnikiem w tym sezonie. Tak, czysto staty statystycznie, no bo jednak, jak patrzymy na przed na Jokicia, no to myślę, że właśnie wiadomo, że też troszkę mu daje to, że Denver jest tam wysoko. Tak samo Shea. I wydaje mi się, że o każdy z nich jest świetny, ale jakby tak czysto statystycznie, wyrzucić rekordy zespołu, żeby to nie miało roli, to myślę, że Luka Doncic jest najlepszym zawodnikiem w tym sezonie. Tak bym powiedział. Wiktorem Bania tak, no w rzeczywistości myślę, że na pewno będzie, tutaj z Rookie of the Year Sixth of the Year, Westbrook, też na pewno jest na to duża szansa I teraz Defensive Player of the year, to będzie też Wemby Myślę, że jednak Gobert będzie w rzeczywistości No i teraz właśnie ważna nagroda, Most Improved Player, i jednak Jalen Johnson Właśnie myślałem, że Jalen Johnson albo Kobe Tak samo mi się wydaje, że w rzeczywistości będzie, że Jalen Johnson albo Kobe White z nagrodę Widziałem też potencjał o Jalenie Williamsie To też może być potencjalna osoba z OKC oczywiście bankero Clutch Player of the Year, wątpię, ale ciekawe, ciekawe Michael Malone, coach of the year. Tutaj myślę, że bardziej właśnie Mark out, albo może Chris Finch, z co o tym może. Jacob, tutaj Park, executive of the year. Idąc dalej, Olmbi i teamy tak się tutaj prezentują. Oczywiście my nie będziemy tutaj nie mie nie mieli tutaj żadnego Olympia i zawodnika. W all defensive teamie może będziemy mieli Alexa Caruso. Mamy właśnie Alexa Caruso w all defensive second teamie, tak jak się spodziewałem. Alex Caruso, a obok niego tutaj Los Angeles, naprawdę, bo dwóch Lakers, dwóch Clippers. Ale rookie team, to tutaj wiadomo, że nie będziemy tutaj mieli nikogo, bo Jaden Philips no po prostu nie łapie się do tego. A więc plane, tak? Już mówię, mamy plane i mamy tutaj 8 seed kontra 7 seed. Jeśli przegramy, to jeszcze mamy mecz ze zwycięzcą tego meczu. I przegrywamy tutaj, a więc zmierzymy się tutaj z Hawks przegrywamy. A więc... Tak kończy się nasza przygoda, przegrywamy w play -nie i nie będziemy w playoffs, czy będę jakoś, może powiedzieć smutek, coś takiego, nie, no bo wiedziałem, że i tak nie mamy szans na nic w tym roku, dlatego to nie jest nic strasznego, zobaczmy teraz kto wygra playoffs i kto wygra Mistrzostwo Hawks, pokonali właśnie Boston, wow, a to jest niespodzianka ogromna, to jest niespodzianka ogromna, tutaj czy mam jakąś dużą niespodziankę, no nie wiem, jakby czy OKC, że odpadają, czy to jest niespodzianka, nie wiem, bo OKC dalej ten młody zespół, więc nie wiem, czy ktoś w tym roku, pomimo, że są tak wysoko, wierzy, że ostatecznie wygrają Mistrzostwo NBA, no nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy. Idziemy dalej. Hawks są w finale konferencji razem z e, Cavs, też Bucks nie ma w finale. Nuggets Suns tutaj. Myślę, że jednak z tych zespołów, no to Nuggets są pewnie faworytami. Ale to będzie finał Cleveland Cavaliers i Phoenix Suns. Kto wygra to mistrzostwo NBA, wygrają to Cleveland Cavaliers. Evan Mobley, Finals MVP. No ostatnio Cavaliers wyglądałem świetnie, ale czy mogą wygrać mistrzostwo NBA? Myślę, że mogą, ale nie wiem czy to zrobią. Myślę, że nie zrobią tego, ale mogą na pewno. A więc player retirements, no tutaj nie będę nic zmierzał. Kto chce zakończyć karierę, m.in. Legenda Chicago, myślę, że mogę to powiedzieć, czy Derrick Rose, no to mogą kończyć te osoby kariery. League Meetings tutaj, nie ma żadnych zmian, oczywiście nie będziemy właśnie tutaj nic zmieniali. Draft Lottery, no właśnie, my tutaj mamy tego pika lottery, tylko czy on nie jest Lottery Protected? Tutaj właśnie mamy tego pika Portan, jestem bardzo ciekawy, jak to właśnie z tymi pikami jest. Czy którejś są... Czy mają właśnie lottery protection te piki? Nie pamiętam właśnie, zapominam. Teraz mamy chyba ten pik za nasz yy, za nasz jakby może powiedzieć rekord I on jest tutaj 13, Tak, to jest jakby ten nasz nasz pik, oczywiście. No jestem właśnie ciekawy jak to jest, jest portant. Czy ten pik jest protected, czy nie? Myślę, że ten pik jest protected, no to pewnie wróci do portland, a jeśli jest unprotected, no to jest nasz. I będziemy mieli dobrego pika, więc liczę, że to jest Unprotected Pick, bardzo. Bardzo liczę, że to jest Unprotected Pick, bo tym bardziej jak robimy odbudowę, to fajnie, byłoby zgadnąć jakieś fajne piki. Na pewno mamy 13 już pik, który nie jest zły na pewno. Ale taki potencjalnie piąty. No to byłoby coś, to byłoby na pewno coś. I z miłą chęcią bym to przyjął, ale właśnie tak już nie Zapominam zawsze z tymi niektórymi pikami. Czy one mają ten Protection, czy nie mają. Za chwilę przejdziemy do tego pika. Tutaj Houston Rockets, oni. Idą w górę, Grizzlies mają ten siódmy pick, no i właśnie zobaczmy jak to będzie, a jednak właśnie będzie to Blazers, czy nie będzie to Blazers? To jest Pistons, czyli no, ten pick jest top 4, i to chyba będzie Blazers, niestety, chyba to będzie niestety Blazers pick To, no nie są to dobre wieści, oczywiście jak dobrze wiemy dla nas Liczyłem właśnie, ale no nie, nie będzie to pewnie nasz wybór w grafcie. Ten pick idzie bardzo wysoko, tym bardziej mnie to boli jakby Że to ostatecznie nie jest nasz, nasz pick No właśnie, moglibyśmy mieć trzeci pik. Ale tam jakieś, jakieś protection musiało być pewnie. Nie wiem, Lottery Protector czy coś takiego pewnie. Staw czy właśnie coś mamy do zrobienia? W sumie mamy tutaj Assistant GM, a potencjał. Mamy oczywiście Billiego Donowa, który tutaj jeździ jako nasz head coach. No te jakby te role nie są aż tak istotne. Jakby no shot doctor, guard aby to nie, nie zmieni tak nic zbytnio u nas. Jakby ma, wiem to z doświadczenia z innych zespołów jak prowadziłem, że po prostu wygrywałem po kilka mistrzostw z rzędu i nawet nie musiałem nikogo tutaj mieć, więc to nie jest aż tak oczywiście istotne no więc pora tutaj na, na ten draft pora na ten draft i ten draft no będzie wybierać z tym 13 wyborem, zobaczymy kogo damy radę zgarnąć będę może tak patrzył jakby kto będzie tutaj pierwszy, Aleksander Salies wybrałem pierwszy potem drugi idzie Justin Edwards kolejny zawodnik, Portland bierze Isaiah Colera. Isaac no, Isaiah Collier to jest jeden z tych właśnie Zawodników, który wiedziałem właśnie, że będzie gdzieś wysoko wybrany Spurs, Jacobi Walter. Idziemy dalej. To właśnie na pewno Ron Holland na przykład. Myślę, że może gdzieś tutaj jeszcze jego nie ma. Matt Buzais też to są takie osoby jeszcze. Aaron Bradshaw tutaj. Właśnie jest Ron Holland, tak właśnie myślałem, że on tutaj gdzieś może się pojawić. Utah Jazz, mają wymianę tutaj, a więc to Golden State Warriors wybierają Stefan Kassel. Stefan za Stefa może w przyszłości, za chwilę, może to planują. Dallas Mavericks, wybieram Nicole Topicia, Sakran, ko to, powiem tak, właśnie, kogo jeszcze tutaj potencjalnie nie ma z tych takich prospektów dobrych, wybranych Tijan Salaun nie jest wybrany jeszcze. To jest potencjalnie Zachary Risher, nie jest jeszcze wybrany. Tacy zawodnicy potencjalnie właśnie, no zobaczymy, kogo jeszcze może będziemy mieli tutaj do wybrania. Mamy wymianę. Sacramento robi wymianę z Hawks. E, Hawks mają Tijana Salauna, Raptors czy wybiorą drugiego Francuza? Tyrisa Proctora biorą. No i właśnie, teraz my mamy pik. Ja wybiorę na pewno, będę wybierał. Mamy trzech zawodników C+, tutaj. To jest na pewno ciekawe. I nie, jest tutaj ten Zachary Risa, Risasher, właśnie. I myślę, kogo wziąć. Czy wziąć Donowana Klingan'a, czy wziąć jakiegoś młodego small forward'a. Z tych zawodników, tak właśnie wiemy. Zachary Risasher yy, to jest onik, yy, który najbardziej ukaże. On gra właśnie w lidze francuskiej obecnie w rzeczywistości, więc to też onik, który ukaże. Tylko właśnie ciężko jest wybrać pomiędzy nim a. Nie, właśnie w sumie ciężko wybrać, bo jakby. Czy z centra zrobić tutaj młodego? Nie wiem, właśnie nie wiem. Mamy tutaj dwóch small forwardów, więc między nimi jakbym miał wybrać już. No to wydaje mi się, że. No właśnie, problem jest taki. Nie wiem naprawdę, nie wiem naprawdę, którego wybrać, bo są. Ten zamopat jest gorszym defensywem, że Cody Williams jest lepszym zawodnikiem defensywnie na przykład. Strasznie ciężkie złaby nie 19, 8, 3 2 wow, no to jest naprawdę defensywnie dobry zawodnik. Ten jest za to ofensywnie lepszym troszkę zawodnikiem. Kogo bardziej potrzebował? Nie mam pojęcia, prawda. To jest problem taki dla mnie dość duży. Mam no, pocie Williams na Power Forward. On jest dość dobry defensywnym zawodnikiem. Więc może zgarniemy Risa Shera. Jego zgarniemy. A więc Zachary, jest Zachary bardziej chyba powinien mówić, Francuz jest w naszym zespole. Zobaczmy jak dalej, właśnie Dawan Klingan jest tutaj wybrany. Hunter Dickinson jest tutaj. Zobaczmy draft summary właśnie na obecną chwilę. Czy to był dobry wybór jakby w sensie na przykład do tego Klinga? To był myślę, że dobry wybór do Klingana, bo jest, nasz zawodnik jest młodszy i ma wyższy overall. Ale właśnie na przykład jestem ciekawy jak dalej to będzie wyglądał hit. Wybierają trwa Braziera. Ciekawe, jestem, kiedy będzie Cody wybrany. Tutaj Aleksander, tutaj. Cody Williams. I właśnie jestem ciekawy, jak to z Cody wygląda. Draft to tutaj zobaczmy, właśnie. Cody ma tutaj 19,75. Czyli to było tam naprawdę identyczne. Tylko, właśnie, to, wydaje mi się, że ten na zawodnik jest. Powiedzmy ciężko, bo po prostu ten zawodnik wydaje mi się, że jest lepszym przed obrońcą niż na przykład Risa Risasher. Tak mi się wydaje. Jeszcze właśnie jest tutaj taki zawodnik, jeden, którego bardzo personalnie lubię, a mianowicie jest to Rob Dillingham, który chyba tutaj powinien być w tym draft klasie, on jeszcze nie był wybrany. Chyba to jest Rob Dillingham, czy nie jest Rob Dillingham? Jest na pewno wiadomo, jest właśnie i Robert Dillingham, i też jest Bronnie James, tak w ogóle. Jestem Bronnie James, no nie wiem, na razie jeszcze zobaczymy. Może jak spadną gdzieś, to może z którego spróbuję wybrać. Blazers robią wymianę z Warriors. Warriors wybierają Adema Bone tutaj, Think Sans, wybiorą kogo? Wymianę zrobią. Hornets wybierają e, i Iguadale. I Guadala, to jest to nazw nazwisko oczywiście znane. Zobaczmy właśnie na przykład, ile by chcieli nic za tego na przykład pika 22. A nie by chcieli Kobiego White'a, albo no nie, żadna z tych wymian. Żadna z tych wymian mi się nie podoba, więc nie zrobimy tej wymiany. 23 powiem też będą chcieli podobne rzeczy. Tutaj wybieram Marka Michela, a tutaj Karl, e, Tona Carringtona. Dobra, teraz zobaczmy właśnie. Chcę właśnie widzieć, jakby kiedy może będzie ktoś chciał mało zapieć. Na przykład Wizards, będą chcieli first rounda i second rounda. To no, jest jakaś okropna wymiana. Tak samo ta Given Kartera też nie baba jakaś okropna, ale dalej mi się, że nie, nie chce mi się oddać first rounda za 24 wybór, jakby. Jakby zrobiłem Darlinga. Przez zobaczmy teraz Minnesota Może Może właśnie z jakimś zespołem się dogadam, że nie będę musiał za dużo, za dużo im płacić, tak? można tak nazwać to. No na przykład tutaj. Jakby to jest... Też nieopłacalne dla nas, zwłaszcza, że ten, ten rok 2025 to tutaj pewnie będziemy słabi, dlatego ten pick będzie wartościowy, dlatego nam się to nie opłaca, więc nie, nie, nie będziemy tego robili. Kolejny zespół Utah Jazz, zobaczmy co mi Utah Jazz powiedzą za to na przykład, co oni by potencjalnie chcieli. Jazz by chcieli pikan, właśnie ponownie ten 2025 pick nie będzie, nie oddam po prostu nikogo tego picka. Pelicans kolejny zespół na przykład, zobaczmy co Pelicans powiedzą nam, 27 już, żadnej oferty. Za chwilę może się dogadamy z nimi. Broni James jest tutaj wybrany, dobra. Ale właśnie, na przykład, ten dealingam cały czas jest do wyboru. Potencjalnie dlatego, przypomina, na przykład, zaoferować. A nie, my mamy second round. To, to zbytnio z tym second roundem nic nie zawojujemy, więc się pewnie nie uda. Zobaczymy, czy ten dealingam spadnie, czy nie. Czy właśnie on będzie w second roundzie, czy nie. Trenton Flowers tutaj. Cavs wybierają Risa Beck Beckmana, Bigmana. Mutant Jazz, no właśnie. Ten Dillingham cały czas jest i naprawdę to jest zawodnik, którego dość lubię personalnie Jest może moim ulubionym zawodnikiem z tego draft classa, dlatego potencjalnie Jego byłoby fajnie zdobyć, ale tutaj jednak ciężkie to będzie dalej I Jazz Wybieram Adasa Mara, Adasa Mara też naprawdę tutaj bardzo spadł bym powiedział, spodziewałem się, że dużo wcześniej będzie wybrany Naprawdę nikt nie chce jakiejś wymiany nikt nie chce się, może być z nami dogadać, second round może za second rounda Sam wybierałem Popsona tutaj No zobaczmy się, czy przed możemy się wymienić second roundami, na przykład ta z Blazers czy po prostu dla nich to jest ten pick ważny, jakiś taki bardzo? No dziwne naprawdę. To jest jakby rozumiem, że. No nie wiem, jakby, wydaje mi się, że powinno było łatwiej się dogadać tutaj. Bobby Clintman, Nix na przykład. A zobaczmy, czy no nie wiem, załóżmy jakiś jaki niski second round pick, na przykład Celtics. Czy oni chcą. Nie chcą zamierzać aha, no dobra. Czyli no, pewnie z nikim się nie dogadam niestety. No tak, szkoda, bo jakby nie będę oddawał first rounda żadnego, plus też zawodników moich, no to kogo bym mu oddał? Najsłabszym moim zawodnikiem, no tych zawodników by nie mogła oddać, bo oni mam właśnie pełnych kontaktów. Juliana Flipsa nie chciałbym zbyć. tego Taylora mógłbym oddać. Aha, dobra, on będzie free agent, no to właśnie. No nie mam aby nawet kołtać zbyć, nie jestem żeby Javon kartą, a Javona wolałbym oddać jakieś wymianie, gdzie bym dostał first round za to. Dlatego po prostu no nie zrobimy żadnej z niestety. Chcę, chcę zobaczyć właśnie tutaj, kiedy będzie dealinga wybrany. Dillon Mitchell, AJ Johnson DJ Wagner. Też dobry zawodnik. Właśnie to jest problem, że jakby jakbyśmy mieli tylko... Możliwość właśnie, a nie mamy jak, nie mamy żadnej właśnie wymiany zrobić. Dobra, przejdźmy do końca. A, dobra, jeszcze poczekam, poczekam jeszcze właśnie na tego dealinga. Chcę zobaczyć, którą będzie wybrany. Dość późno będzie wybrany, bardzo późno wręcz. 41 i on dalej, właśnie. to jest okropne, prawda? że nie mogę tej wymiany zrobić, bo nie mam też właśnie, miał może drugiego second rounda a nie mam drugiego second rounda, to jest taki właśnie problem. No tak, to właśnie nie mogę nic z tym zrobić, niestety. Tutaj w ma przed, ale nie, na razie jeszcze nie. Zobaczymy, czy właśnie będzie ktoś ciekawy. Czyli, może jakaś opcja jest, może. Jednak jeszcze jakaś szansa jest, więc póki szansa jest, no to będę tutaj czekał i patrzył. Clippers, nie? Blazers, mam tego, dobra. Philadelphia, może, może z kimś się dogadam, bo właśnie Pistons tam już chcieli z nami rozmawiać. Więc może, a mam ten 19. 24. już co ma przełaśnie. właśnie. No to może przyjdziemy do takiego, pójdziemy może do takiego momentu, że zespoły może będą chciały już z nami rozmawiać. jeszcze ktoś będzie ciekawy, to może spróbuję zgarnąć. Może hit z nami się dogada. To już jest pick, który nie jest zbytnio, właśnie wartościowy. Więc może im. No nie, jednak nie. Myślałem, że może im by się to opłacało ta wymiana Orlando No Mam nadzieję, że naprawdę się z kimś damy radę dogadać. jeszcze I jeszcze, właśnie, żeby był ktoś dobry. Na przykład, właśnie ten Dillingham to jest osoba, który, o której myślę. O ja właśnie, jeszcze myślę, że potencjalnie on był obcym. KF Filipowski też zawodnik, którego mógłbym wziąć. No ale właśnie na razie cały czas. Cały czas nie mogę się tutaj dogadać z tymi drużynami. Na przykład Nuggets właśnie ten a nie, Oni już nie chcą, więc niektóre drużyny chcą, niektóre nie chcą. Pacers nie chce zrobić wymiany. No dobra, więc Pacers. Cały czas właśnie to, to jest. Na, jakby nie było już tego, jakby nie było właśnie Dillingama, to bym. A tak to właśnie wiem, że na przed przynajmniej jeden taki bardzo dobry zawodnik dalej jest, bo ten Dillingam na pewno ma jakiś potencjał dobry. Coraz bliżej. Może za chwilę on będzie Andrafted. Tak się to może skończyć, co byłoby bardzo dla mnie dziwne, bo on był Andrafted. Cały czas go nikt nie wybrał. Rockets. Czy rockets się z nami dogadają odnośnie potencjalnej wymiany? Właśnie są na przykład chcieć. Daj chcą, dalej chcą na przykład. Więc jesteśmy blisko tego, Rockets. Oni się nie chcą dogadać. Jeśli Rockets by go nie wzięli. A biorą go niestety. No nic. Czy chce właśnie robić tą wymianę? Nie wiem kto na przykład. No, ktoś naprawdę jest dobry. Czy ktoś tutaj jeszcze jest dobry, którego nie było, no to już właśnie pędem. Pamiętam, Pamiętałem, że Dillingama jeszcze nie było i on bardzo spadł i szkoda mi, czego. Bardzo że nie będę go miał. Stwieca nikogo to tutaj mam wrażenie, że każdy poszedł już. No, myślę, że każdy z nich może Second rounda Ci zawodnicy chyba poszli. Kaldron chyba został wybrany. No, nie wiem, chyba, chyba już nie ma co, jakby. No, myślę, że już nie będziemy robić tej wymiany. No szkoda, naprawdę byliśmy blisko dealingam, ale nie udało mi się. Second round właśnie, czy ten Dillingham to będzie dobry zawodnik? No, 19 z 70 więc jakiś dobry może być, i tam właśnie no widać, że też wymiana, dobrze, że nie robiłem wymiany, bo to nie było już nikogo takiego w dobrego, no szkoda mi troszeczkę właśnie, że nie dałem rady jeszcze zgarnąć jednego zawodnika, wierzę, że mogłem to zrobić To nic, mamy przynajmniej Risa Shera, więc Risa Sher tutaj jest zawodnikiem, który na pewno może być Jeden z naszych kluczowych zawodników w odbudowie, zobaczymy Dobra, to akceptujemy te opcje, qualifying offer Myślę, że Patrickowi na pewno, a reszcie chyba szczerze nie, not offered. Patrickowi spróbujemy dogadać się z nim w miarę, jeśli chodzi o dobry kontrakt. Tylko czy właśnie będziemy w stanie się w miarę dogadać z nim? To jest problem, że widzę jakbyśmy się nie mogli dogadać w sprawie tego kontraktu. Część zresztą jest, jest small forwardem, czy power forwardem, a obecna jest e, power forwardem, dobra. A więc zobaczmy właśnie jakie on potencjalnie wymagania chce, jestem bardzo tego ciekawy. Wow. No to nie wiem, czy Patrick Williams do nas wróci, bo po prostu... Naprawdę ja mogę mu zaoferować taki kontrakt? Ale nie, to, to mi się po prostu no... No to mi się nie opłaca jakby, no 35 milionów mu oferować... Nie wiem, naprawdę, czy mi się to opłaca, naprawdę ja mogę zaoferować mu takie pieniądze? To jest dość podejrzane dla mnie. Zdawało mi się, że tutaj powinno coś pisać jakby, że nie mogę tego zrobić, Ja spróbujmy jak najmniej się da, że nie co, Coś takiego... I mogę mu naprawdę zaoferować ten kontrakt. To jest dość duży kontrakt, ale no, nie wiem czy to jest, myślę, że jednak... no to jednak jest ten nie? z tych młodszych zawodników, którego chciałem zostawić. Wiadomo, że to jest duży kontrakt, ale wierzę, że ostatecznie nie będzie to zła decyzja, plus zawsze będziemy go mogli oddać. Zawsze będziemy go mogli oddać i wierzę, że dam radę to zrobić, tylko czy będziemy mogli to zrobić? Zrobiliśmy. To mamy Patryka Williamsa, dobra, a więc Patrzyk Williams dalej jest u nas w zespole. I to może właśnie. myślę, że lawin w off-season już będzie gotowy do gry. Dlatego myślę, że tą kontuzję mu, jakby... Można może powiedzieć, już, że nie będzie już, można powiedzieć, ta kontuzja już tutaj. Więc myślę, że właśnie, nie wiem dokładnie, ile on, na ile wypada, ale myślę, że już w off-season gdzieś, myślę, że już jakby, myślę, że właśnie w off-season to już gdzieś będzie Zdrowy nie powinien już mieć żadnej kontuzji. Tam się przynajmniej wydaje. I teraz, właśnie, czy to jest ten moment, w którym powinniśmy robić te wymiany? Możliwe, zobaczmy, jakie mam oferty za Demara de Rozana. Chciałem jakąś ofertę, oczywiście, gdziebym zgarnął jakiegoś młodego zawodnika dobrego, kogo bym potencjalnie chciał, właśnie. Kogo bym potencjalnie nad nie myślałem o tym, jaki zawodnik mógłby być moim potencjalnym celem. Myślę, że jednak zrobię coś takiego, że tutaj poszukam sobie tych wymian, żeby nie tracić czasu. Poszukam sobie tych wymian żeby te wymiany, które mnie, można powiedzieć, zainteresują, i wtedy, jakby je omówiłem, bo tak to traciłbym dość dużo czasu. Jakby, bo myślę, że nie wiem, naprawdę za, zajęłoby mi to długo. Bo, oczywiście, zawsze, jak będę robił te wymiany, to będę chciał, właśnie, wszystko, można powiedzieć, zrobić no jak najlepiej się da, więc będę chciał zrobić te piki, tych zawodników, których chcę, i to po prostu wiem, że no zespoły nie będą się tak łatwo zgadzał, więc to może trwać długo. Można to potrwać ponad 20 minut, więc nie będę tracił tego czasu, tylko po prostu będę robił te wymiany. Jak wszystko będzie gotowe, to wtedy właśnie pokażę, jakie udało mi się zrobić wymiany, żeby właśnie po prostu zaoszczędzić czasu. Bo po prostu wiemy, że i tak ten film będzie długi, a jeszcze właśnie dodatkowe te minuty, jakby to naprawdę by to zajęło bardzo długo. Więc ja teraz będę starał się robić najlepsze wymiany, jakie mogę. I teraz widzimy się, jak już te wymiany będą zrobione. Mam tutaj gotową pierwszą wymianę. Dużo się mówiło o tym przed Zakalavina, że potencjalnie Bulls mieli zrobić wymianę z Pistons, gdzie to właśnie za Lawina miałby ktoś chyba z trójki Duren, Thompson albo Ivy, ktoś z tych młodych zawodników potencjalnie przejść do Chicago i ja to jest znalazłem wymianę, która jest no najlepsza jaką mogłem zrobić odnośnie za bo oczywiście chcę zawodników młodych do tego rebuildu, no i też chcę pierwszą do epiki, dlatego za Second Round Pick, Chevon Carter, Julian Phillips. No bo nie ukrywam, że w Juliana będą kompletnie nie zbyt wierzę, że może być nas nawet dobrym roleplayerem, dlatego jego tutaj oddaję. Zatem wstajemy a i I mamy też dwa first round Pick'i, więc według mnie to jest naprawdę bardzo dobra wymiana i tą wymianę zrobiliśmy. A więc pierwsza wymiana zrobiona, pierwszy z tych naszych zawodników, tutaj naprawdę czterech, których chcę na pewno trzech, znaczy, których na pewno chcę mieć, już została wymieniła. Jeszcze zostałem tutaj Demar Rosean. No i Wucz. Na pewno za Wuczę chciał jakiegoś młodego centra zdobyć. To na pewno jest jedna rzecz, którą bym chciał zrobić. I właśnie dalej się zastanawiam. Przed Caruso też przydałoby się wymienić. Tych starszych zawodników. Karuso, Craig, to są jeszcze ci zawodnicy. Więc myślę, że Demar, Włócz, Caruso i Tori Craig to są zawodnicy, których bym chciał wymienić. No to są zawodnicy, których na pewno bym chciał wymienić i pewnie to zrobimy. A w sumie teraz, no nie wiem, zobaczymy następną wymianę, jaką dam radę zrobić, Więc ja teraz poszukam wymiany za Demara, za Włócza. Myślę, że Caruso na samym końcu chciałbym oddać. No chyba, że jeśli nie dam rady znaleźć jakieś fajne wymiany, to może spakuję. Demara i Caruso. Demara e, włóczka znaczy i Caruso. Może zobaczymy, coś spróbuję zrobić i teraz poszukać tutaj kolejną wymianę. Jest tutaj też blisko wymiany już Demara de, de do Lakers. Demar właśnie jeśli chodzi o jego. Jakby może powiedzieć miejsce, no to mówiło się od jakiegoś czasu odnośnie też Lawina i na przykład też Karusso, że Lakers są oczywiście zainteresowani, dlatego mamy to już prawie gotową wymianę. Jeszcze nie próbowałem właśnie klikać jakby tej propozycji, choć wydaje mi się, że jest bardzo blisko. Jeśli teraz się nie zgodzą, to będzie mi tak bardzo blisko. A więc te DeRozan i Tori Craig w jego Hachimurę i Trzyfair pick'i, Czy to przejdzie? I to nie przechodzi. Właśnie jesteśmy blisko tego. Oni chcą sobie słopa zrobić, to mi się nie podoba. Ale myślę nad tym, żeby dać im jednak Alexa Krusu. Nad tym myślę. Tylko, czy oni mogą to przyjąć, jakby, tyle salarii? O to jest pytanie. I udało się. Mamy to. Trzy piki i mamy też wujego Hachimura, Bądźmy szczerzy. Tak, tak, czy tak, potrzebowałem mieć Demara i Alexa Krusu, jeśli chodzi o tą, ten rebuild. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra robota. Wydaje mi się, że to jest dobra robota. Ile mam teraz pików już, tak w ogóle? Mamy tutaj już naprawdę sporo ofert soundowych pików. To mi się bardzo podoba. Robota naprawdę jest tutaj w miarę dobrze robiona, bo zbieramy te piki w miarę młodych zawodników, mamy Jaden IV', dobry zawodnik. Ruham Timura właśnie... nie jest jakoś bardzo młody, 26 lat. To jest oczywiście dalej młody zawodnik, ale nie jakiś taki jak, jak IV, jak udało mi się zrobić 22 latka, Więc jeszcze mi został włócz. Na zasadzie z włóczem nie zbyt słyszałem jakby z żadnych zainteresowań. To jest właśnie taki problem. Dlatego będę musiał... Nie wiem co, ale będę musiał jakiś znaleźć zespół, który mi zaoferuje młodego centra. Pewnie. Włócz i Tory Craig pewnie to zaoferuje, taką pewnie wymianę zaoferuje, jeśli trzeba, bo mógłbym też oddać szczerze Rui'ego Hachimura, bo Rui Hachimura nie jest jakimś gościem, którego sobie patrzy i myślę, to jest za onich, z którym wiążę swoją przyszłość, z Kobe wiąże wiążę przyszłość, z Ivy wiąże wiążę przyszłość, Patrickiem, Ajo jako rezerwowy, Richard, oczywiście, Delentery potencjalnie, więc no właśnie to jest o nich tutaj aż tak bardzo nie wiąże tej przyszłości naprawdę, dlatego może on potencjalnie będzie tutaj potrzebny do tej wymiany, no zobaczymy, zobaczymy, dlatego ja teraz idę szukać jakiejś odpowiedniej wymiany dla, dla Włuszczewicza. Nie mogę tutaj znaleźć żadnej wymiany dla Włuszczewicza, więc postanowiłem, po że po prostu pójdziemy dalej, bo jakby nie muszę tego robić teraz, mogę to zrobić na przykład na początku na sezonu, dlatego nie będę jakby, no tego robił, jak nie mogę właśnie znaleźć zbytnio żadnej wymiany, która jest... E w miarę, jakby zawsze próbuję, nie próbuję w 100% zrobić realnej wymiany. W pierwszym w pierwszym zdaniu próbuję się w miarę realnie robić, a potem, no to już w miarę nie patrzę że tak na realizm, no bo mówiłem to wiele razy, jakby nigdy nie można przewidzieć, co się wydarzy za, za rok, za dwa. Jest wiele wymian, które nikt by się nie spodziewał, że się wydarzą kilka lat temu, to naprawdę, a wydarzyły się, że nie wiem, myślę, że dwa temu nikt by się nie spodziewał, przed nie w 2022 myślę, że nikt by się nie spodziewał, że Chris Paul będzie przed Warriors. Na przykład, to są, jest wiele takich naprawdę, takich potencjalnych, właśnie takich wymian, które nikt się nie spodziewał że się wydarzy. dlatego właśnie tak samo. Tutaj nie chcę by zbytnio aby patrzeć, na, na pierwszy, w pierwszym sobie właśnie sam. dlatego na przykład e, zrobiłem wymianę Lawin do Pistons. Było o tym dużo mówione, były właśnie o tym plotki, że właśnie nawet taka wymiana miała, miała, miała potencjalnie się wydarzyć, gdyby nie kontuzja za Karabina. O, oczywiście o Lakers i o demarze, to wiadomo też, że to i zainteresowanie jest już przynajmniej dwa sezony bym powiedział się ciągnie. A z zwłaszcza właśnie to jest też problem, że też on nie miał zbytnio żadnego zainteresowania, więc nie wiem, po pierwsze zbytnio jaką drogą pójść, a po drugie też nie mogę bać się sam znaleźć jakiejś miary takiej dobrej wymiany, A To pewnie zrobimy to w następnym sezonie. Jest też właśnie tego kraja, gdzieś będę musiał znaleźć tą wymianę. Więc nasz zespół na obecną chwilę wygląda tak, że mam tutaj kobiego White. A. Jak Lonzo wróci, no to Lonzo będzie naszym rezerwem Point Guard albo starterem. No nie wiem, jak wróci, to już może potencjalnie będzie wymieniony, nie wiem, no ale załóżmy, że to mamy tutaj Lonzo, więc mam tutaj właśnie po dwóch Point Guard, po dwóch Shooting Guard. Mam tutaj troszeczkę tych small forwardów, właśnie Patrick Williams myślę, że będzie naszym starterem. Small Forwardem, Resacher będzie jeden z znacznie najlepszych rezerwów, może z Sixman na naszym, zobaczymy. Myślę, że właśnie Hachimura będzie awesome Power Forward, no obecnie craig byłby rezerwowym i potrzebny tutaj dla właśnie innych centrów jakby jakichś, więc to będzie myślę, że coś na czym się skupię, żeby zrobić tutaj jakichś centrów tutaj. A tam tamte potencjalnie Isaiah też jest, a on dużo chce. On dość za dużo chce, bym powiedzieć. Darius jest wolnym agentem. Lub Cornette, Darius Sarry jest właśnie wolnym agentem, dlatego czemu nie możemy. Możemy potencjalnie po niego sięgnąć, jak on właśnie nie chce miał za dużo, nie chce właśnie gościa, który ma jakoś bardzo dużo chce. A to spróbujemy Dario Staricia zdobyć jako potencjalnie mojego, mojego centra rezerwowego, a może nawet, no na razie pewno rezerwowego. Potrzebam też jakiegoś point guarda, jakiegoś shootinga, ale jakiś taki może bardziej weteranów bym potrzebował, Takiej właśnie, choć z drugiej strony do rebuildu by nie potrzebował zbytnio weteranów. Choć nie wiem, w sumie jakby, to bym byli pytał nic, którzy by nawet pewnie nie byli w rotacji, dlatego... Dlatego, no nie wiem, właśnie na razie skupmy się na tym. Zobaczmy, czy Saric będzie chciał z nami podpisać. Saric podpisze z nami, dobra, więc mamy Dario. Saricę już na pewno to znaczy, właśnie mamy Saricę na obecną chwilę. Przydałby tam jakiś taki też trzeci. Może właśnie z tych młodszych zawodników, nie wiem, jakiś młodszy center, na przykład Gołgabitance, mógłby być opcją. Jakby Gołgabitance chciał podpisać kontrakt, to podpisałbym z Gołgabitance tutaj, wtedy kontrakt i on podpisze, dobra, więc mamy już też kontrakt kolejny podpisany i wtedy może nawet. Na czas jakiś nieokreślony, to mogłaby być nasza, nasza rotacja centrów, zawłóczę, bym zdał po prostu jakiegoś mało ważnego zawodnika, plus na przykład może dwa piki, to byłoby coś na pewno fajnego potencjalnie. Dobra, idąc dalej, tutaj właśnie mamy czterech skrzydłowych, mamy ogólnie tutaj skrzydłowych na tyle, że jeszcze nie, nie muszę podpisać jakiegoś power forwarda, więc jeszcze przydałoby się nam jakiś tutaj, e, właśnie gardów dwóch zdobyć jakich tutaj może starszych, jak na przykład, nie wiem, Patrick Beverly czemu nie, niech Patrick Beverly tutaj wróci do nas na minimum dealu. I też niech może Terence niedawno zakończył karierę, może, kto w sumie, może Reggie Bullock w sumie. myślę, że myślę że nie będzie jakoś nie... Myślę, że mu będzie to odpowiadało, a więc mamy tych zawodników podpisanych, to by oznaczało, że mamy roster nasz jakby gotowy na następny sezon. I teraz właśnie, no prawdopodobnie gdzieś na początku sezonu spróbuję teraz wywódcza wymienić, załadujemy tutaj draft z 2025 roku. Akurat te draft klasy dla nas są istotne, bo mamy dużo pików i będę próbował właśnie, jeśli chodzi o rebuild, no to dużo tutaj wybierać w drafcie. I właśnie budować tutaj tymi nowymi postaciami ten zespół na nowo. Dlatego właśnie to na pewno dla nas ważne. Advanced to next season dajemy. I nasz roster prezentuje się następująco. Mamy tutaj właśnie takie zawodników. Niektórzy czy oni są... Nie, oni są, nie są źli, tylko nie wiem czemu jakoś tak mamy jakby, że niby im overall spada w dół. Lonzy jest dalej kontyntuzowany, ląd jest dalej czy on skąd ten cały sezon, następny? Day to day, dobra, czy on ma niedługo wrócić, ale ja właśnie tak... Ten Vucz właśnie, to jest zawodnik, którego dalej... No tak właśnie jakby po tym off-season, niektórzy zawodnicy pozmieniali zespoły i na przykład potencjalnie właśnie może jakaś wymiana uda się znaleźć, na przykład tutaj niby jest John Collins, który potencjalnie mógłby być, on byłby tylko na jeden rok właśnie, więc on by sobie potem odszedł i byśmy ładnie mieli go, a za to dostajemy first rounda, który mógłby być spoko. Więc jakąś tą wymianę mam nadzieję, że znajdę. Jakąś mam nadzieję, że wymianę znajdę. Więc postaram się teraz jakąś wymianę zrobić i wrócę właśnie z jakimś, jakąś właśnie nową wymianą. Wymiany chyba jednak nie będzie, bo dużo zawodników, których potencjalnie mógłbym zdobyć, że wymiana się udała, jak podpisał kontrakt do season, no to dopiero można ich wymienić tam gdzieś w grudniu. Dlatego myślę, że jednak muszę poczekać do grudnia i potencjalnie gdzieś w grudniu zrobić tę wymianę. Dlatego myślę, że Teraz po prostu będę symulował te mecze tutaj i myślę, że gdzieś nie wiem, albo w połowie sezonu, no, podczas trade deadline, zobaczymy się tutaj, jak będę robił wymianę, albo zrobię gdzieś przed trade deadline'em wymianę i wtedy właśnie pokażę. Na pewno zobaczymy się właśnie jeszcze w tym sezonie, albo właśnie tutaj w połowie sezonu, albo jak tutaj wymianę, Więc ja będę właśnie teraz symulował do końca grudnia no i poszukam wymiany, więc widzimy się pewnie, jak będę gotowa. No myślę, że tym razem. Tym razem naprawdę liczę, że już będę miał gotową wymianę dla WC, więc mam nadzieję, że widzimy się jak już będę mógł wymienić bicia. Mam tutaj pierwszą wymianę i to jest wymiana dla Lonzo Ball. Lonzo Ball wrócił, ale właśnie no nie ma sensu, myślę, żeby Lonzo u nas był, jak robimy już taką przebudowę. Myślę, że Lonzo też jest też załoniku, który powinien być wymieniony po prostu. Mamy Kobiego White'a na point guardzie, dlatego myślę, że nie ma sensu mieć Lonzo i jakby go White'a, zwłaszcza, że na shooting guardzie mam Jadena na więc jakby nie mogę też zrobić Także Lonzo na point guardzie, Kobe na shooting guardzie, mam Wiego. Znaleźliśmy tutaj właśnie dobrą wymianę. Myślę, że Sespers, e, Lonzo będzie świetnym, myślę, że point guardem dla łębiego Mogą tam zrobić naprawdę fajny duet, a my dostajemy za to Devontae Grahama, który będzie u nas rezerwowym point guardem. I jeśli go nie będziemy chcieli tam naprawdę, to po tym sezonie kończą się kontra, więc może odejść. Mamy coś, co jest coś najważniejsze dla mnie, czyli first roundowego pika. Zostajemy też Kenry'ego Williams odemy, second rounda i Taylera. Ta, ta, ta Taylora, ta wymiana mi się naprawdę bardzo podoba, więc yy, chciałem oczywiście zdobyć, jak w, zawsze próbuję jak zrobić jak najwięcej mogę i to jest najwięcej ile mogłem od nich wziąć, dlatego tą wymianę zrobimy i zgodziłem się na to, więc Lonzo nie ma, dlatego. Teraz jedyny, kto mi właśnie tutaj został do wymiany no to jest. Pra, no to jest wódz, no to jest Włucz, bo no bo ci to w nic pewnie... Nie się i nie uda zdobyć, to oni tak im się kończą kontrakty za rok, więc mogą odejść, dlatego potencjalnie, no, no Włucz to jest zapewne osoba, którą chciałbym mieć, Włucz to jest zapewne osoba którą bym chciał najbardziej wymienić, więc to będę szukał zrobić, więc ja idę teraz właśnie szukać dalej wymiany i mam nadzieję, że teraz mam jakąś wymianę dla włócza. I w końcu udało mi się tutaj znaleźć jakąś wymianę za Włuszewicia. Zwykle jak się taki zawodnik oddaje, to jakby są dwie opcje, albo młodych zawodników i piki, albo pick i starszy zawodnik, któremu się kończy kontrakt. Właśnie mamy tutaj tą drugą opcję. Mamy Stevena Adamsa. My oddajemy Nikolea Wuszewicza, Patryka Beverlego, którego Buloka, więc oprócz Wuszewicza oczywiście no bądźmy szczerzy, nie zależy mi ani na Beverli, ani na Buloku. Zostaje właśnie Adamsa, któremu się kontrakt kończy, więc w lecie już, może powiedzieć, też się pozbędziemy Adamsa, nie będzie już u nas w zespole. To samo z Meltem. Podmian to jest młodszy, więc Melt mógłbym potencjalnie zostawić, no ale jeśli go nie będziemy chcieli, wystarczy, że właśnie w offseason odejdzie za darmo. Mamy za to first round pick. Łatana też zawodnik, który jeśli go nie będziemy chcieli może odejść za darmo, więc też według mnie spoko wymiana. Grizzlies mają nowego centra, a my mamy Pika, co jest dla mnie najważniejsze, i trzech zawodników, którzy tam naprawdę, jeśli nie będę ich chciał, to nie muszę ich widzieć za rok, a więc oczywiście ta wymiana jest zrobiona. A więc to oznacza, że nasz zespół w miarę tak to, tak to w miarę wygląda. Mamy tutaj, myślę, że bardziej Googla i mogli się tutaj wrzucić, więc tak by to w miarę wyglądało. Mamy rekord, tak w ogóle. Mamy... za chwilę do tego właśnie sobie wrócę, mamy rekord 27-22, więc niezbyt jestem fanem aż tak tego, prawdę że, jest, że mamy aż tak dobry rekord, ale z drugiej strony mamy te piki, Lakers i Blazers właśnie i mam nadzieję, że pik Lakers is unprotected. Pick Lakers is unprotected, bo to jest to wymiana za derowzana. Więc pik Lakers is unprotected, na pewno jest to jest dobry już pick, który możemy potencjalnie mieć. I właśnie nie wiem jak z Blazers. Czy to jest Protected pick, czy nie? To jest właśnie duża niewiadoma, ale mamy dwa piki, na pewno w top 10. Na pewno jeden mamy w top 5 na razie, bo ten Blazers, tak już wiem, nie zbyt pamiętam. Bo tutaj niby mi pisze Tutaj mi pisze, a zobaczmy w sumie u Blazers jak to, jak to pisze Czy tam czasem Blazers e, Top ten Protector to jest Nie, czyli to będzie nasz e, Jakby to będzie nasz 2025 to będzie No chyba Jak dobrze tutaj widzę to jest unprotected pik. To by oznaczało, że mamy dwa piki potencjalnie w top 10 Co byłoby mega, to byłoby naprawdę mega Dlatego To byłoby coś, to byłoby na pewno coś to właśnie nie spodziewałem się, że będziemy w miarę tak mieli rekord. Podczas trade deadline. Y myślałem, że będziemy mieli, no nie wiem, na pewno, że będziemy gdzieś. gdzie my jesteśmy obecnie? Jesteśmy na 7 miejscu. No spodziewałem się, że będziemy gdzieś poza top 10, a widocznie jest troszeczkę jednak inaczej. No nasz line-up jakby też nie jest dla mnie istotny jeszcze w tym roku, w takim sensie, że w takim sensie właśnie Jade Knife jest chyba kontuzowany. Tak, Jade Knife jest W takim sensie, że jakby jeszcze nie walczymy o nic w tym roku. Żaden mistrzost, dlatego ten jakby nasz line-up nie jest aż tak dla mnie istotny, bardzo, ale i tak. Tak właśnie to w miarę tutaj wygląda, ławka też, tak to wszystko wygląda dla mnie Lisa Share jest ważny, który w miarę jest spoko wolałbym troszeczkę widzieć, widzieć od niego więcej rebounds, albo assists, nie same punkty jakby, ale no to jest dopiero oczywiście pierwszy sezon, więc ten sezon dogram sobie do końca nie będziemy nic oczekiwać, będę po prostu liczył na to, że Lakers Blazers będą jak najsłabsi, żeby mieć jak najlepsze od nich piki i to tyle tam naprawdę. Jeśli chodzi o kontrakty, to mamy coś tutaj jeśli chodzi o kontrakty. No, nie mamy tutaj nic do przedłużenia, więc nie mamy tutaj więcej do roboty, a więc tak, jak już mówiłem, widzimy się teraz już na koniec tego sezonu. I mamy ten sezon zakończony. Mamy rekord 43-38, więc też dość niespodziewanie, planowanie. tak? Bo bym powiedział, tutaj jesteśmy w playnie. No, ponownie myślę, że jak rok temu, tak naprawdę nie będziemy tutaj nic oczekiwali, no bo jednak w ogóle nie, nie mieliśmy, aby tutaj być. Ten zespół nie był budowany po to, żeby tutaj w plejnie. Nie to jakiś słaby zespół, oczywiście, wiadomo. To nie jest taki zły zespół, jakby, jak tak patrzymy. Jakby może fundamenty pod ten mistrzowski zespół są wylane Tylko oczywiście będziemy musieli dopiero w tych draftach, w drafcie szukać zawodników No ale ogólnie nie jest to zły zespół na pewno, nie jest to zły zespół Choć niektórzy na pewno poodchodzą od, po, po tym sezonie Więc takie na pewno będą malutkie zmiany Też to tak w ogóle przypomniałem, że zrobimy oczywiście wydałem wymianę z Grizzlies, gdzie mam Adamsa No właśnie, nie wiem czy mam przed Adams, e, na przykład Buddy Hill jest w Indianie Niektóre wymiany jakby nie wiem czemu, pomimo że dałem, żeby właśnie zaczynać w ten dzień, który to zacząłem, czy właśnie 14 to gra właśnie jakby, no nie wiem czemu tych wymian nie zrobiła nie wiem, jakby, nie wiem czemu te wymiany nie były, ale no myślę, że tak jakby nie było podczas trade down aż tak kluczowej wymian. no, kluczowe wymiany, no kluczowa wymiana to było Bojan Bogdanowicz do nich jakby, więc jakby nie było aż takiej kluczowej wymiany, żeby ta naprawdę, to zrobiłaś taką według mnie różnicę więc yy, to, to na pewno chciał powiedzieć, bo właśnie niektórzy mogą się zastanawiać, że to było dziwne, że zrobiliśmy wymianę z Grizzlies, którzy no w rzeczywistości dali już kilka tygodni temu do Rocket z yy, Steven Adamsa Ostatni mecz z Wizards, ale najpierw zobaczmy jak sobie w tym sobie radzi nasi zawodnicy. Kobe White. Niestety spadł troszeczkę. No, no rozumiem, jakby, no, bo jednak według tej gry pewnie Kobe nie ma jakiegoś największego potencjału. Jaden Ivy był naszym najlepszym zawodnikiem, zobaczmy za chwilkę. Odnośnie po insprygieniu to tak, Ivy był naszym najlepszym zawodnikiem. Tak ogólnie wygląda. IO też wygląda naprawdę dobrze. Aja wygląda naprawdę dobrze. Darius Saris też nie najgorzej. Tak to tutaj właśnie wyglądało. Możemy... Iść dalej. Mecz ostatni tutaj symulujemy, przegrywamy 43-39. Rekord ostateczny. Nikolaj Jokic jest MVP Ligi. Alexander Sari jest rookie of the year. Stephon Sixman man of the year. Victor Mbanian defensive player of the year. Christian Brown most improved. Clutch player of the year. Anton Edwards. i JB Bickerstaff coach of the year. Tak to wygląda. Ole NBA teamy, tak się tutaj prezentujemy. My, oczywiście nie mamy tutaj nikogo w Ole NBA teamach. W All Defensive teamach pewnie też nikogo nie mam. Tak, nie mam tutaj nikogo. W All Rookie teamach yy, nie mamy Rissachera, niestety. Możemy iść dalej, możemy iść dalej. Tutaj, plain, tak już mówię. No, zobaczmy co się tutaj wydarzy. Odpadamy. Ponowna historia, rok temu. Odpadamy z plainu. Nie, nie powiem, że aby niestety, no, bo ja tak już wiem, no, nie był to sezon, w którym planowałem w ogóle być w tym plane. Ja wolałem nie być, bo chciałem, żeby nasz pick był jak najbardziej wartościowy. Shay i Garland tutaj są MVP, więc Cleveland Cavaliers mogą wygrać drugi z rzędu, ale myślę, że nie będzie to takie to łatwe, a jednak, ja będzie to dla nich aż tak łatwe, bo robią sweepa, więc Cleveland wygrywa drugiego z rzędu Mistrzostwa NBA. Player Retirement, między innymi LeBron James, który kończy karierę w Orlando, to na pewno jest bardzo ciekawym widokiem, a właśnie między innymi on kończy tutaj karierę. Hall of Fame LeBron i Westbrook, Jersey Retirement Westbrook w OKC, LeBron w Cavs, Lakers Heat i Lowry w Raptors. League Meetings, wszystko rejected. No i teraz draft lotery. To jest dla nas dość ważny draft lotery, bo mamy tutaj dwa piki. Więc będziemy tutaj oglądać się ze właśnie przez to, że mamy te dwa piki. To jest pik, który jest. E... Jeszcze poprzez tą wymianę z Demarem, The de Rose'em. To właśnie też ta wymiana co się w rzeczywistości oczywiście wydarzyła. To wydaje mi się, że to był taki właśnie jeszcze pik, który był tam Dan, To był właśnie, a nie w sumie. Tak, tak sobie teraz myślę, to chyba właśnie w sumie dobrze, nie byliśmy na coś bardzo słabi, bo wtedy ten pick tak czy byłby spers i wtedy byłbym zły, że na przykład nie, wiem, że my oddaliśmy tego pika z pers, na przykład on był jakimś tu nam pierwszy, więc to może nawet dobrze, to może nawet dobrze, na ten pick, więc dobrze, znaczy, że znaczy może nawet nasz zespół nie był aż tak zły, jak, jak liczę, że będzie w sumie, jak tak teraz właśnie patrzę. Celtic wskoczyć do top 4, co mi się nie podoba, bo te nasze dwa piki, przez to jakby autentycznie mogą spaść do tyłu, no chyba, że one też pójdą w górę. Pierwszy z naszych pików, czy on pójdzie w górę? On nie idzie w górę. To jest ten pik chyba Blazers oryginalnie. Tak, to jest ten oryginalnie Blazers, OKC. Zostałem tutaj, więc mamy na pewno top 6 pika, a teraz właśnie będzie ten nasz następny pik. Tak, czy ten pik Lakers pójdzie w górę, bo bardzo fajnie, ale niestety nie idzie w górę. No szkoda, troszeczkę szkoda, ale i tak możemy wydraftować dwóch naprawdę dobrych zawodników z tym szóstym i 8 wyborem. Też mam potem 19 jeszcze, więc zrobimy to, zrobimy to. Wydraftujemy tutaj sobie jakiś dobrych zawodników. Możemy też na przykład nowego head coacha podpisać, więc to jest też coś, co możemy zrobić potencjalnie. Kogo bym chciał podpisać? Jest Joe Mazula, jest Tyron Lou, jest Jason Kidd, Von tutaj, czyli trener Nets, Mark Dygenau, trener OKC, Frank Vogel, trener Suns w tym momencie. Will Hardy to jest, czy nie był kiedyś trenerem? Braki jest chyba trenerem Wizards obecnym. Więc tu kilku trenerów jest na pewno. Nie ma, czy jest Billy Dunwan? Duży z tych headcoachów bardzo. Czy nie ma biliego Donowana? Czy on gdzieś podpisał? Widocznie on chyba z kimś innym podpisał. Na to, na to wychodzi. Na to wychodzi, że on gdzieś z kimś innym podpisał. Więc będziemy musieli nowego trenera podpisać. Kto będzie tym nowym trenerem? No nie wiem, nie wiem, bo tutaj, właśnie z najciekawszych, to tutaj mamy takich ciekawych, właśnie ciekawych trenerów. Ja potencjalnie poszedł po Markę Dijgenauta, prawda? Zabrać może OKC trenera. Do naszego aby zespołu, który współczęściej bywa w odbudowie, chciałem takiego dość młodego trenera, dlatego spróbujmy go zdobyć. Zaferuję mu 10 milionów, mam nadzieję, że się da radę, że się zgodzi na to. Pewnie się nie zgodzi, no dobra. To oznacza, że... Czy mogę tam właśnie... Czy jest jakiś inny jeszcze tam trener? Dobry jeszcze w miarę? No większość jakby poszło, więc pewnie... Pewnie nie będzie... A jednak właśnie tak, Richard, No tak, jak myślałem, że jednak niestety się nie udało. 10 milionów, myślałem, że to może być dobra oferta. No, to w sumie nie wiem, Brankif też ma tutaj. On jest jednym trenerem, jakby z tych chyba z tych postaci, które naprawdę trenuje w rzeczywistości. Więc myślę, że spróbujmy jego zdobyć za 9 milionów. Może Brankif będzie naszym nowym trenerem. Bo czemu nie w sumie nie mamy jakby jakichś dużo lepszych opcji? I Brankif podpisze, dobra, miał 3 oferty, podpisuje z nami. No i teraz draft, teraz draft. Zobaczę właśnie, jakiś zawodników tutaj. Będziemy mieli dostępnych. Pierwszy jest Ace Bailey. Cooper Flag jest do, do. wzięcia cały czas, tak? Na to chodzi. Wiem dobrze, że Cooper Flag jest świetnym zawodnikiem, dlatego naprawdę bardzo zawsze się dobrze rozwija. Dlatego ja naprawdę myślę nad tym, żeby zaoferować ten pik szósty i ósmy w zamian za tego drugiego pika. Naprawdę myślę nad tym, bo. powiesz jakim celem oni mają tego pika, nie mam pojęcia, bo naprawdę to jest dobry pik. Dobrze wiem, że to jest dobry pik, dlatego właśnie najpierw zobaczmy tak, w taki sposób. Czy to się uda? A czy jak jeszcze dam 19 pik? Ajaj, no to jest naprawdę dobry pik, bo ja dobrze, że wiem, że Cooper Flag jest 7 zawodnikiem. To jest właśnie ta, to jest ta rzecz, dlatego... Oddamy nasz pik w 2029 jeszcze. Wow, naprawdę. Naprawdę to nie jest. Kto tam jeszcze jest? Age wybrany. Czy ktoś z tych zawodników aż tak się dobrze rozwija? No Właśnie problem jest taki że żaden z tej się tak naprawdę niesamowicie nie rozwija, jeśli dobrze pamiętam a tak naprawdę ten, ten Cooper byłby wielkim wielką jakby, no właśnie on jest nawet ma on ma nawet właśnie ceiling hall of fame tutaj już żadni gracze nie mają zbytnio ceiling hall of fame co naprawdę tacy właśnie, no tutaj ma ten Trey Johnson, ale Sidney Moncrief z jego hall of famer jakby to nie jest największy, może być jeden z największy hall of famerów, jakich można mieć, a na przykład właśnie Bob Petit, no to to jest duży hall of famer Kała Leonard, też yy, wiem dobrze, jak Kawhi, kariera wyglądała. 78 Overa, Cooper Flag ma 79. Naprawdę bardzo bym chciał tego pika. Nie wiem, z jednej strony nie chcę a z drugiej strony po prostu ja wiem dobrze, jak on dobry jest. Plus jakby nasz backcourt nie jest zły, nie właśnie bym tego centra przespoczę. Cooper Flag jest Power Forward'em, tak? Czy tam ogólnie... No chyba jest power forwardem. Jeszcze raz zobaczmy. Cooper Flag jest power forwardem. Mógłbym potencjalnie. Naprawdę mógłbym potencjalnie, a nie patrzę jest, mógłbym Hachimurę oddać Czy oni, ale to znowu wtedy musielibyśmy No zobaczmy, zobaczmy, jakbym wam dał Hachimurę jeszcze Co wy na to powiecie? Pewnie będę musiał od nich wziąć jakiegoś zawodnika, właśnie 18 milionów No i no to kto to byłby, to to byłby ktoś z tych dobrych zawodników, ja bym wziął Juho idea. To się nie uda pewnie Nie uda się. No dobra, oferowałem jeszcze tego 2029, więc zaoferujmy znowu. Wow, no nie uda się, niestety. Szkoda, że właśnie, naprawdę, strasznie szkoda, że ten Hachimura ma, jakby, dość duży kontrakt. Właśnie, no nie mam tutaj zbytnio kogo lepszego zdobyć. Jakby, no, najlepszą opcję jest Juhoide, bo już ma 35 lat, 82 u to się po prostu, to się po prostu nie uda. Czy jestem w stanie dać więcej? Jestem chyba w stanie, chyba, naprawdę dać więcej. W 2028 mamy dużo tych pików, więc nasz pik oddajmy. Tak, już mówiłem, to jest naprawdę dużo. Wiem, zdaję sobie sprawę, że naprawdę bardzo dużo oddałem, bardzo dużo oddałem, ale naprawdę wierzę, że Cooper Flag będzie naszą główną postacią tej odbudowy. Naprawdę, on był przez wielu dawany, praktycznie przez wszystkich, tylko tutaj trzy, jakby, może powiedzieć, te strony dawały go na drugiego pika. Tak, to on, no, wydaje się, że powinien być pierwszym pikiem, dlatego wiedziałem dobrze, że, jakby to jest ogromna postać. On może naprawdę być, no, on będzie miał ponad 90 do overall, a to do, o tym dobrze wiem, dlatego wiem dobrze, że to była dobra wymiana. To byłam, powiem tak, na obecną chwilę może się wydać to niedobra wymiana, bo dużo dałem, ale patrz na to, jak wielką postacią będzie. Myślę, że to będzie ostatecznie dobra wymiana. Dlatego Cooper Flag jest naszym nowym zawodnikiem. Właśnie Hachimura może być oddany. Hachimura może będzie oddany, właśnie, bo jako rezerwę Power Forward jest. No w sumie z drugiej strony mogę zostać jako rezerwowego Power Forwarda. Akceptujemy, tak, tutaj te dwie, dwie właśnie opcje. Dobra, więc na obecną chwilę nasz roster wygląda następująco. Potrzebujemy jakiegoś rezerwowego dla Kobiego White'a. Kto był dla Kobiego White'a ostatnio? Już zapomniałem nawet. Ale musimy tutaj jakiegoś rezerwowego point guarda zdobyć. No, kto mógłby to być najlepszą opcją? To są dość drodzy tutaj point guardi rezerwowi. Dość drodzy to Może Monte Morris. On nie wydaje się aby miał być bardzo drogim point guardem. Właśnie on jest najtańszy z tych zawodników, a jednak nie wiem czy naprawdę chce wydać ponad 15 milionów na gościa, który będzie na, na rezerwie jakby i który i nawet nie wiem czy następnym sezonem, no następny sezon to nie będzie pewnie sezon mistrzowski, ale to myślę, że pójdę po Monte Morisa. Myślę, myślę, że Morrisa zaoferuję, to jest naprawdę przyjemny kontrakt, który mogę mu zaoferować. Mogę mu zaoferować taki kontrakt. Mamy dobrego rezerwowego shooting guarda, mamy dobrego rezerwowego small forwarda w postaci Risa Shera, bo on ma, będzie moim rezerwowym. W power forward pozycja też, Centrów też pozycja, więc to w miarę jest dobrze. Przydałby mi się właśnie jakiś młody center, Gouga Bitacine, bo jest, ale jednak Ktoś inny bardziej można powiedzieć, nie to jest być No jest na ale on bardzo dużo będzie chciał. Jest Jackson, też dość dużo będzie chciał. Jako rezerwowy mógłby być dobry. On no też jest Restricted, znaczy Restricted pewnie free agentem jest. Z tych właśnie najlepszych zawodników, no to z Shooting Garden, tutaj jest Grimes. no nie wiem, na, na Shooting Garden nie patrzyłem bardziej, na przykład na centrum, no to właśnie Jackson jest Restricted free agentem, więc prawdopodobnie Pacers i tak by i tak by właśnie zmaczowali kontrakt. No jestem właśnie na ale jak zdobędziemy Monte Morrisa, to nie, nie zdobędziemy Nazarida, taka jest prawda, dlatego, dlatego właśnie to jest ostatni taki bardzo ważny zawodnik, kogo zdobyć trzeba, czyli właśnie rezerwę point guard, dlatego na tym się skupimy, a potem będziemy bardziej tak, jakby można powiedzieć, obudowywać wokół zespół. Small forwardów mamy cztery, dlatego nie potrzebujemy trzeciego Power forward, dlatego potrzebowalibyśmy trzeciego centra, shooting guarda i point guarda oprócz Monte Morisa, dlatego przeniemy trzeci centr, ktoś taki właśnie starszy, typu Bardziej, nie wiem Lansing jest za duży Wiadomo, że on nie odgrywałby nikt tutaj z tych zawodników dużej roli, ale jednak A dobra, weźmy Younga On był kiedyś Bulls, czemu nie weźmy Weźmy tutaj właśnie Younga na tym minimum dealu Tak samo weźmy Mamy właśnie trzeciego centra, więc weźmiemy trzeciego Point guarda, jakiegoś takiego naprawdę starszego Właśnie, no nie Chris Paul, bo on za dużo chce Ale Pat Beverly może do nas wrócić Pat Beverly może do nas wrócić Ci wszyscy się tutaj zgadzają, to dobrze. I trzeci shooting guard też jakiś starszy gość, który nie będzie za dużo chciał, typu, na przykład Eric Gordon może być. Eric Gordon może być. I to by oznaczało, że mamy wszystko chyba zrobione. Jeśli wszyscy się tutaj zgodzą, pięknie, to oznacza, że mamy trzech point guardów, trzech shooting guardów small forward, mamy 4, więc i potrzebujemy trzeciego power Forwarda. Dobra, wszystko tutaj dobrze wygląda. Go będzie naszym pewnie rezerwowym centrem, starterem, znaczy starterem będzie naszym. Jestem w pełni szczęśliwy z tego powodu, nie ukrywam, ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak ten nasz zespół będzie wyglądał na następnym sezonie. Jestem bardzo ciekawy. Cooper Flag, tak jak już wiem, to będzie naprawdę duży dodatek dla naszego zespołu. To będzie pewno duży dodatek dla naszego zespołu. No zobaczymy, jak Bulls będą wyglądały. Myślę, że to będzie sezon, w którym. Tu, to będzie pierwszy sezon, w którym będę, będę oczekiwał. play jakby nie będę e, nie oczekiwał. Będę oczekiwał, właśnie. To będzie pierwszy sezon, który naprawdę playin bym chciał zobaczyć co najmniej. Bo to jest właśnie, wydaje mi się, ten moment, w którym powoli będziemy szli w górę. Choć tak mamy jeszcze piki i wybierać dalej. Dalej będziemy w drafcie, bo ja nie będę tych pikuł jakby myślę, że używał do wymian. No zobaczymy, zobaczymy, co sam właśnie przyszłość przyniesie, może powiedzieć. Też dużo się dowiemy w tym sezonie jakby. Jaka jest nasza dalej przyszłość, bo nasz zespół będzie wyglądał następująco. Kobe, Ivy, Patrick, Williams, Cooper Flag, Google Gabitac. Nie jest właśnie jeszcze jakiś Championship Team. Ta czwórka miary mi się podoba. Jeszcze właśnie ta pozycja centra by się przydał tutaj właśnie jakoś. Jakoś wzmocnić, może tak powiedzieć. Dlatego potencjalnie Darius wolę go zostawić jako mojego rezerwowego Darius Sarić plus jakiś zawodnik. Plus jakiś zawodnik typu Kenridge Williams czy to by mogła polepszyć, aby sprawę na pozycji centra? Moglibyśmy Zubacza mieć, to już jest zawsze lepsza opcja. I Zubacz jest potencjalnie osobą, którą bym mógł potencjalnie właśnie zgarnąć. Zubacz jest moim faworytem jak na razie do zgarnięcia, więc pewnie no pewnie ten Zubacz jest rynek, on jest starszy. Myślę, no, że Zubacza zgarnie. jeszcze ma też kontrakt na 3 lata. Dość duży, ale nie jakiś ogromny, lepiej. Dlatego myślę, że zrobimy ten kontrakt. wymiana znaczy: no i teraz ten zespół wygląda solidnie. Patrz na to, właśnie, że Cooper jest dopiero rookiem. Patrick dalej jest młody. Ivy jest dalej młody. Kobie jest dalej młody. Zubacz, nie Zubacz, znaczy do sumy na ławce i Hachimura są młodzi. Montej starszy troszeczkę. Researcher jest dalej bardzo młody. Więc ten zespół jest naprawdę dobry. Ten zespół mi się naprawdę bardzo podoba. 10-osobowy line-up. Pan tutaj rezerwowego shooting garda, point garda, power forwarda, small forwarda i centra. Podoba mi się ten lineup. Potem jeszcze tutaj ustawię, żeby nie tracić czasu teraz, więc potem sobie ustawię i widzimy się teraz już pewnie w połowie sezonu. I mamy tutaj połowy sezonu, mamy rekord 24-28, więc dość dziwne, że jakby rok temu, jak mieliśmy, no wydaje mi się przynajmniej, że troszeczkę gorszy zespół. Nie liczyłem na nic, mieliśmy dobry rekord, a teraz, jak liczę na to, że będziemy przynajmniej w play nie mamy lepszy zespół, mamy gorszy rekord powiedzmy, no, więc to jest taka naprawdę dziwna rzecz jakby właśnie, najlepiej jest nie liczyć na to, że się do, będzie dobrze grał to wtedy zespół zaskakuje, tam naprawdę jeśli chodzi o zmianę tutaj, powiem tak, dałem Reesha Shera do starting lineupu, bo pomyślałem sobie tak, Patrick Williams nie robi tyle ile bym od niego, może powiedzieć, oczekiwał tak bym to po prostu krótko więc stwierdził, dlatego wolę dać Reesha Sherowi okazję, który jest młodszy i ma no myślę, że większy potencjał, Cooper Flag Przerasta, przerasta moje oczekiwania, bo Avridżuje 20 punktów jako ruki Do tego 9 zbiurek, 3 asysty, prawie dwa bloki. Po prostu jest niesamowite i wiedziałem od początku, że to będzie dobra wymiana. Za rok mu pewnie overall pójdzie gdzieś na przynajmniej 85-6. Więc to już będzie pewnie dobrze, dobrze upgrade. No powiem tak, jak, jeśli Rich się dobrze rozwinie, to naprawdę jedyna mi brakuje do tej układanki, można tak powiedzieć, centra. Bo mamy, mamy backcourt ogólnie wystarczająco, według mnie, dobry na mistrzostwo. Mamy Coopera Flag'a, który wydaje się, że będzie tym naszym takim najlepszym zawodnikiem, który będzie jakby naszym MVP, można tak powiedzieć, zespołu. Mamy Researchera, który myślę, że się jeszcze świetnie rozwinie, bo ma dopiero 20 lat i właśnie ta pozycja centra. Myślałem też nad tym, żeby oddać Patricka Williamsa. Bo nie wiem czy chcę, żeby, tak, żeby ten zawodnik był u mnie jakby na ławce. Bo może, no nie wiem, mam wrażenie, że zarabia dość dużo na zawodnika, który jest na ławce. Bo jednak on, jakby praktycznie takiego maksa dostał, takiego nie jakiegoś super maksa, takiego jakby maksa dostał. Dlatego nie wiem czy właśnie chcę takiego zawodnika, żeby był u mnie na ławce. A propos tych właśnie maksów, podpisaliśmy kilka kontraktów. Podpisaliśmy tutaj właśnie kilka kontraktów, transaction report. Podpisaliśmy kobiego White'a na 3-letnie przedłużenie w 75 milionów. Podpisaliśmy Ayo na 3-letnie przedłużenie warte niecałe 45 milionów i podpisaliśmy też Hachimura na 3-letnie niecałe 40 milionów, tak to właśnie wygląda. Jaden Ivy będzie w tym roku free agentem, więc będziemy próbować go przywrócić, jeśli nie to będziemy mieli troszeczkę kłopoty, bo to na pewno troszkę pokrzyżuje plany, nas cofnia na pewno troszeczkę do tyłu, więc liczę, że to się nie wydarzy. No nie wiem jakby co w tym sezonie się wydarzy, bo Chciałem play wiedziałem, że jeszcze nie jest sezon, w którym mam myśli mistrzowskie, bo nie miałem, ale liczyłem na play -in. No zobaczenia, mamy naszych odlicznych też pika, więc albo będziemy w play i tam może będzie mieli post-season, albo nie będzie mieli post-season i będzie mieli lepszy pik. Więc można powiedzieć, że tak czy tak wygrywamy, jakby, więc z drugiej strony nie ma co się martwić, to jeszcze nie jest sezon, w którym jakby powinienem się martwić, że na przykład nie idzie wszystko tak jak chciałem, więc tak bym to, tak bym to tutaj określił. Widzimy się teraz na koniec sezonu. Mamy koniec sezonu, 36-45 rekord przez ostatni mecz, tego właśnie ta gra mnie negatywnie dość często zaskakuje, jakby no ten zespół jest lepszy niż ten jaki był rok temu, a jesteśmy gorsi, co jest dla mnie bardzo dziwne, Zobacz, chcę odejść, jakby powiem tak, zuba, do zobaczenia. nie wiązałem żadnej jakby przyszłości, że po prostu był lepszy niż, niż Sari, dlatego go wziąłem naprawdę więc i tak nie wiązałem, wiązałem jakiejś dużej przyszłości, więc to nie jest dla mnie jakiś problem ja bym chciał właśnie wydarować jakiegoś dobrego, młodego Sendra, to byłoby na pewno coś co potencjalnie mogło być e, dobrą rzeczą i potencjalnie mogło być naszym celem na, na, właśnie, na draft. Kobe White wygląda w tym stanie solidnie, ostatni troszkę więcej minut niż rok temu, i wrócił właśnie znowu do, do, do takiej naprawdę bardzo dobrej gry. Jaden Ivey tutaj karier high, jeśli chodzi o punkty, więc dobrze widzieć, że on idzie w górę. Teraz jest oczywiście kontrazywa Researcher. 12 punktów, więc też yy, widać ten skok, widać ten skok, ma dalej 21 lat, więc liczę też, że będzie taki skok cały czas oczywiście miał i liczę, że nie wiem, na 83 może 4 pójdzie na następny rok Cooper Flag, no jak już mówiłem, no przeróz moje oczekiwania w pierwszym roku już jest niesamowity już ewolucjoje 20 punktów, więc czuję, że po prostu na następnym zadaniu będzie miał jakieś 86 może Owrala Zubacz, 10 punktów, 10 praktycznie zbiorę prawie double double, wykręcił ale tak już mówiłem, jego akurat aż tak mnie statystyki nie obchodzą, bo i tak pewnie nie będzie Paczek jak jak nasz Sixman jako Sixman nie wyglądał źle, jako starter miał niestety właśnie identyczne Lidz, więc to jest problem. Ajo na ławce wyglądał solidnie. career High punktów, więc solidnie to wygląda. Hachimura jako zawodnik, który miał 16, nie wyglądał źle. Monte Morris też jako zawodnik, który, który prawie kończył rotację, nie wyglądał źle. No i Gołgabitacy, który kończył rotację. Aby nie oczekiwałem nie niego praktycznie za dużo, tak naprawdę, więc tak to wszystko wygląda. Ostatni mecz, lepiej żeśmy przegrali, już w sumie. No i dobrze, bo jak już nie będzie w play nie to lepiej żebyśmy przegrali niż wygrali. Oczywiście Cooper Flag jest Rookie of the to fajnie. Oprócz tego, czy ktoś od nas wygrał nagrodę? Nie. All-NBA teamy, tak się tutaj prezentują. Mamy Coopera flaga w All-NBA first teamie jako ruki To myślę, że najlepiej pokazuje, że warto było zrobić tą wymianę, którą zrobiliśmy z Celtics. Jest też w All-Defensive second teamie. all ruki oczywiście first team, wiadome. Naprawdę myślę, że to był dobry wybór. Naprawdę myślę, że to był dobry wybór oddać tyle pików e, za niego. Myślę, że to się... Mam na nadzieję, że to się opłaci. Mam na nadzieję, że będzie naszym z MVP za kilka lat i że właśnie wtedy będę mógł powiedzieć, że na 100% to była świetna decyzja. Czy Cleveland Cavaliers zrobią free pita, Nie zrobią, bo Hawks są w finale. Hawks ma jaki seat, tak w ogóle? E, FED seat, dobra. I Hawks wygrywa Mistrzostwo NBA, a więc e, dalej jest może powiedzieć dominacja wschodu, bo to jest kolejny rok z rzędu, gdzie zespół ze wschodu wygrywa trey Young Finals MVP. Idziemy dalej. Player Retirement, te osoby kończą karierę między innymi od nas trzech zawodników: bo Eric Gordon, Alec, nie, Alec Berks, a Patrick Beverly. I Mason są Każdy z zawodników oczywiście wiadomo, że byli zawodnikami, którzy nie grają w ogóle u nas. Idąc dalej, y, tutaj tą między m.in. kończy karierę: Hall of Fame inductees Chris Paul, Jazz Retirement, Paul w Clippers, Clive Warriors, Griffin w Clippers, League Meetings, wszystko rejected. No i teraz z reflotery. Czy mamy jakieś piki fajne? Mam tutaj już widzę chyba dwa piki. żaden z nich nie będzie pewnie pierwszy, ale jakie będą te piki ostatecznie. Ósmy dziewiąty, dobra, ósmy dziewiąty, nie jest źle, nie jest źle. Możemy potencjalnie z nimi też pójść w górę. Kto tutaj jest najlepszy do wzięcia? Wydaje mi się, tutaj są buzer bracia chyba, czy nie? Za zobaczy, zobaczę, właśnie jak się tutaj dostanę. Jest Cameron buzer on czy nie miał czasem brata? Bliźniaka ja to jest właśnie drugi buzer. A jest tutaj właśnie center, tylko że on jakiś no ma ceiling all NBA, a ja chcę jakby widzieć ceiling all fine. on ma 75 overalla Ten ma b minus peterson, dayband samam b minus, b minus buzzer Nikt ma zbytnio... Tu jest też b minus Caleb Wilson, który jest dość nisko, tylko że na power forward jest zbytnio by mi się nie przydał to naprawdę No mógłby być niby centrem No może, może nie wiem, zobaczy, zobaczymy. Zobaczymy na początku, jak bardzo wartościowy jest albo może nie wiem jak bardzo wartościowy jest. A czy mógłbym potencjalnie, jakby może powiedzieć, niks zachęcić tą ofertą? Pewnie nie, ale zawsze warto spróbować. Zawsze warto spróbować. Kingsters, search nie możemy na to. Tak myślałem. No ale nie wiem, mógłbym maksymalnie im to dać. Ale tego nie dam oczywiście. Znaczy, nie zgodzę się znaczy na to. Trzeci pik mają. Kto ma trzeci pik? Ra Rockets czy Rockets? Tyle bym zaoferował. No jest to jakby na spokojne to nowa i udało się. Dobra, mamy czyli trzeci pik. To wydaje mi się, że to jest dobra, dobra opcja. Bo wydaje mi się, że nie potrzebuję tak wielu tych zawodników młodych. Wydaje mi się, że właśnie. Wydaje mi się, że jeden mi wystarczy w tym draft class, a to To jest yy, dobra wymiana. A więc to oznacza, że będziemy mieli. No, będziemy mieli. Na pewno jakiegoś dobrego zawodnika. Na pewno będziemy mieli jakiegoś dobrego zawodnika. To jest e, pewnie, jak można powiedzieć. Niby potrzebujemy centra, ale tak, jak już mówię, wydaje mi się, że ten gość nie jest najlepszym graczem tego, tej loterii. To dobrze by aby go wybrał przed nami. ale wątpię, że to się wydarzy. Pierwszy, pójdzie czy pójdzie Cameron Buzer. Niech wybieram Petersona. To oznacza, że mamy właśnie tutaj jednego z tych dwóch. Jak wysoki jest Buzer? Six właśnie. On by mógł być potencjalnie centrem. Jakby wzięli teraz, właśnie, wzięli tego Petersona, To no ma 78 overall i on miał B minus, właśnie On miał B minus A ten ma 75 Czyli Taibansa, Boozer, oni wszyscy mają Myślę, że 76 minimum, dlatego Lepiej byłaby nam sobie buzera. Mamy buzera do wzięcia I tak jak już mówiłem, Boozer Ma 18 też lat Cala ma... Cala Wilson właśnie ten jest... Oni mają taki sam jakby, wzrost. No, może być Janisem 28, 12, 4, 1, 2, 3 bloki. On może być jakby takim bardziej Denisem, może powiedzieć, Rodmanem. Na pewno to jest któryś z tych dwóch do wybrania, bo oni mają B-minus, więc trzeba brać kogoś najlepszego. Tylko właśnie kogo bym chciał wziąć? Buzzer jest młodszy, więc Buzzer może mieć jakby. No, myślę, że Buzzer, Myślę, że Boozer. Cameron Buzzer. Jest naszym nowym zawodnikiem Dość dziwne te sleevy ma, te rękawy te z ogniem dość, Nie wiem czy widziałem kogokolwiek żeby miał No pewnie ktoś miał ale Niezbyt dobrze wyglądałem, ale Mniejsza to Idziemy dalej No więc jaki ma overall? Buzer ma 18 Ma 83 Overall to jest najlepszy zawodnik Wiek do overalla Najlepszy zawodnik w tym draft w klasie To znaczy że dobrze wybraliśmy Dobrze że nie wziął Wilsona Dobrze że nie wziął Wilsona Także buzer będzie moim centrem No bo potrzebuję żeby był moim centrem Bo też Cooper Flag nie jest z niskim zawodnikiem Ale jednak on jest 6-9 Podpisujemy buzera. Z buzera także wiem, mam nadzieję, że mu nie pójdzie jak zbytnio wral w dół. Pięknie. Buzerowi nie idzie w ogóle overall w dół, więc mamy naszego centra. Nie jest najwyższym centrem, Sixwood 11, ale wierzę w niego. Wierzę w niego, że będzie świetny. Risarze oczywiście tak podpisujemy go qualifying offer teremu i IV'emu. Chciałbym jednego i drugiego podpisać, tylko kluczowe jest teraz, jak dużo będzie tery IV spróbujemy mu zaoferować jakiś, jakiś właśnie tutaj fajny kontrakt. 32,5 miliona może. Oczywiście Maxa wiem, że muszę mu dać. Dobra, zgodzi się na to. To jest jakby, można powiedzieć, kluczowa a rzecz, a potem przejdziemy do reszty. A więc Ivy jest, pięknie. To jest najważniejsze, to było najważniejsze dla mnie. Mamy Ivy'ego, więc... Yy, więc to jest dla mnie najważniejsze. Kobi, Ivy, tutaj to wszystko dalej jest, więc teraz właśnie bym zobaczył, za chwilkę od na Terry'ego bym przeszedł. Właśnie zobaczmy, daję terę. ile on by potencjalnie chciał? Dużo, bardzo dużo, naprawdę. Jak patrzę tutaj na to... Ile tutaj, właśnie inni zawodnicy, przed tutaj Kenyon Martin 25,75 Jest troszeczkę starszy, taki sam, overall. Nie wiem, powiem tak, zastanowię się jeszcze, naprawdę, bo dość dużo ten Terek -y chce. Naprawdę, dość dużo chce. Patrzę na, się, na, na innych zawodników, mamy prawie 13 milionów. Nie wiem, czy jest jej zbytnio warty tyle, będąc kompletnie szczerym. Potrzebujemy na pewno. Wszędzie mamy na pewno rezerwowego. mamy rezerwowego Point Guarda. Shooting guarda, small forwarda, power forwarda i centra. Dobra Czyli jakby to jest. No to teraz trzecia pozycja. Horsal, nie Horsalvara, tylko. No nie wiem, trzecim point guardem może być na przykład. Może być na przykład Josh Richardson. Josh Rich Richardson tutaj może być. Shooting guard też jakiś tam starszy zawodnik typu. Typu na przykład Duncan Robinson. Czemu nie? Minimum deal dla Duncana Robinsona. Small forward, trzeci. Jeszcze się wstrzymam z tym, bo może tary, zobaczymy, zobaczymy. Choć właśnie tak już wiem, trzeci sm mój small forward, czy ponieważ te zarabiać? Właśnie, no chyba nie, chyba nie. Zobaczymy jeszcze. Power forward, tutaj na przykład y myślę, że myślę, że Kyle Andersona podpiszemy. To i tak nie jest jakby istotne, bo oni i tak nie będą grali, nie powinni przynajmniej grać, czyli to oznacza, że trzech point guardów jest, trzech shooting guardów jest, small forward to wiadomo, że nie ma. Jeszcze tam trzeci center. czy jakiś starszy gość, potencjalnie to może być na przykład Może to będzie Nerlen Nerland Noel. No właśnie, teraz ten Terry, naprawdę nie wiem. Nie jest, nie stać nas, nie stać na terego nas. All positions e, jest tutaj. Czy Dylan Terry podpisał z kimś kontrakt? Czy Dylan Terry podpisał z kimś kontrakt? Zobaczymy to w sumie. To wtedy nam by jakby rozwiało wszystkie, wszystko, co planowaliśmy, można powiedzieć. Tutaj ja bym był pewny czegoś. Czy Dylan Terry właśnie podpisał z kimś kontrakt? No chyba nie, bo tutaj myślę, że. Nie, on nie podpisałby z, z nikim kontraktu, ale z drugiej strony go nie widziałem tam. Chyba, no, chyba dobrze widzę, że tutaj nigdzie nie podpisał tego kontraktu, a więc. A nawet nie dawałem go w afford. O, Teraz, dobrze, teraz będziemy go. Te, teraz go pewnie będziemy tutaj mieli. Tak, teraz, dobra, To źle patrzę. Źle patrzę. Źle patrzę. Idziemy dalej. Dylan Terry. I gdzie ta. Oma 75, prawda? Tak. No nie wiem, naprawdę, właśnie. Dale. Ja bym ci naprawdę mógł. Poniżej 10. A to też jest coś dużo. To jest też dużo. No niby nie jest młody. Czy ja mogę go w ogóle na tyle podpisać? Dobra, no to spróbujmy, Podpiszę go, to jest to dość duży kontrakt, ale możliwe, że go wymienię, może będzie, to jest taki kontrakt jakby dobry pod potencjalną wymianę po gwiazdę jaką, Myślę, na przykład, jakiś nasz dobry zawodnik plus taki gość i możemy za potencjalnie gwiazdę zgarnąć plus pik, więc może jeszcze ten pik będzie ostatecznie nie, nie jakiś tragiczny. No zobaczymy, może Patrick Williams właśnie będzie wydraftowany Jakaś, jakiś zawodnik za gwiazdę, nie wiem, załóżmy Spakujemy Patryka Williamsa i Kobe'ego White'a i zdobywamy jakiegoś niesamowitego point guarda i wtedy na przykład Terry byłby rezerwowym small forwardem, no dobra, zobaczymy, zobaczymy jeszcze po zobaczymy Ja tam się nie ukrywam, że najbardziej cieszę z tego, że mamy buzera, mamy Flag'a Którzy naprawdę myślę, że będą naprawdę takim świetnym duetem, Troszkę właśnie jakby buzer był Odrobinkę większy, 7 foot jakby było na przykład, no to już byłoby super Myślę, że damy load raftka z 2027 też bo to dopiero to za 3 lata, w sumie za 3 lata myślę, że jakby może powoli wiedzieć miarek, kto na obecną chwilę wydaje się, że może być najlepszy za te 3 lata. Myślę tak przynajmniej, więc yy, damy to. Nie możemy dać advancedmen season, Zobaczmy jak ten nasz roster będzie wyglądał. Oby nie widział jakiegoś zejścia kobi, troszkę wydaje się, że już jakby pójdzie, nie pójdzie w górę. Researcher 82, dobra. Właśnie zastanawiam się nad tym, Zubać myślę, że będzie wymieniony, bo nie potrzebujemy, Zobacz aby potencjalnie. Tylko co bym potencjalnie mógł zrobić, aby tak uwielbiam kobiego, tak widzę, że on niestety właśnie uderzy jakby w ścianę, można powiedzieć, i... i nie wiem, czy pójdzie już w górę. Nie no, wiem, ja mi się wydaje, że jednak muszę, jakby ten zespół nie będę zmieniał na początku i zobaczę po prostu, co się będzie działo. Jeśli ten zespół po prostu no, nie będzie grał tak, jak liczę, że będziemy grać, ma naprawdę bardzo fajną ławkę. To na pewno jest jedna rzecz, którą możemy powiedzieć, że ma naprawdę bardzo mocną ławkę. Właśnie tak jak już mówiłem, no jeśli ten zespół nie będzie grał po prostu za dobrze, no bo nie, nie ma co ukraść. To jest sezon, w którym powinniśmy być play, już na pewno przynajmniej. A to jeśli ten zespół po prostu nie będzie grał tak jak liczę, że mają grać, no to jakaś wymiana pewnie będzie musiała być. no Jednak mamy 2027 w tym roku. Będziemy, będziemy mieli 2027 pod koniec, więc jakieś wymiany myślę, że może dłużej będą. No zobaczymy, zobaczymy. Widzimy się pewnie już w połowie sezonu. I połowa sezonu za nami. Mamy rekord 30-21, więc jest solidnie, nie jest jakoś niesamowicie, no ale jest na pewno solidnie. Niestety też obecnie kontuzjowany jest Boozer tutaj akurat, który też tak w ogóle ma naprawdę niesamowity pierwszy sezon w swojej karierze. Ponownie w sumie ta sama historia ze z Flagiem. flagiem Nie spodziewałbym się naprawdę, że on aż tak mocno wejdzie do ligi. On ma 70, no ma coś koło 80 do overall, nie ma kontuzję oczywiście. Ma 18 points per game, 8 rebounds per game, 4 ponad assists per game, prawie 2 bloki average. naprawdę. Wygląda świetnie, to wygląda świetnie. Jeśli chodzi o Kubera flaga jakoś nie ma tutaj dużego jakby ale i tak trzyma się na dobrej, na dobre może powiedzieć tutaj, na dobrej jakby średniej, można tak powiedzieć tutaj. Jeśli chodzi właśnie o Buzera, to jeśli on, jak, jak on jest tutaj na pozycji centra, naprawdę ten zespół wygląda naprawdę mocno i młodo. dalej, co najważniejsze. Mamy tutaj właśnie Buzera, mamy tutaj flaga, mamy Rissashera, mamy Ivy'ego i mamy Kobiego White'a, więc no niestety właśnie to jeszcze, że Kobe Dobił jakby może powiedzieć do sufitu swojego i wyżej on overall'owo nie pójdzie troszeczkę o IBM, no nie wiem czy jak Zaibim, ale tam się wydaje, że z ale 85 overala to jest spoko overall. Nie musimy mieć 90 overala. ja na przykład Cooper Flag lub Buzer mieli to byłoby na pewno spoko. Ogólnie zespół naprawdę wygląda coraz lepiej, tylko teraz inaczej co to wygrać. Wygrać to mistrzostwo. Mam nadzieję, że dam radę to zrobić. żebyśmy jedną rzecz podczas tego, jakby... W trakcie tego sezonu można powiedzieć i podpisaliśmy właśnie trzyletni kontrakt wart prawie 65 milionów z Patrykiem Williamsem. to była jedna rzecz jaką zrobiłem, nie robiłem żadnej wymiany, teraz już widzimy się na koniec tego sezonu. I mamy tutaj koniec sezonu, rekord 46-35 przed ostatnim meczem, ogólnie solidny sezon oczywiście, bo naszym celem było w tym roku playoffs, żeby wrócić do playoffs i to mamy. Ale na pewno, myślę, że, jestem dość pewny tego, że mielibyśmy ponad 50 zwycięstw, gdyby nie te kontuzje, bo naprawdę dużo tych kontuzji bo dużo tych kontuzji było. Właśnie na obecną chwilę dalej Kobe White nie gra Kobe White, albo właśnie zobaczymy, że niektórych tych zawodników Kobe White w tym sezonie zagrał ile meczów, tak właśnie zobaczmy. Games played, gdzie on to ma? Games played. Kobe White zagrał 68 meczów, więc już właśnie po 10 meczów naszego podstawowego point guarda nie było. Jeśli chodzi o resztę naszych zawodników, takich jak na przykład Buzzer. Buzzer ile tutaj meczów opuścił? Buzzer rozegrał meczu 75, to on akurat jakby nie aż tak dużo, ale troszeczkę właśnie tych kontuzji było na pewno, więc zawsze, zawsze właśnie, zawsze mogło być na pewno lepiej. Zawsze mogło być lepiej, bo te kontuzje były. Akurat tutaj Lister 73 Ivy, też widziałem, że on dopiero co wróci po kontuzji. a ja Ivy opuścił te mecze, No właśnie, 73, więc ale każdy puścił te po 10 meczów, gdzieś około mniej więcej. Więc to zawsze tam można byłoby też z zgarnąć, gdybyśmy byli tym właśnie podstawowym zespołem. Jeśli chodzi o All-Starów, czy mieliśmy tutaj All-Starów w meczu? Wydaje mi się, że. Mieliśmy Coopera Flaga, dobra, czy mieliśmy Coopera Flaga? Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie pominąłem. Kończymy na którym miejscu, na szóstym miejscu, więc taki rekord i szóste tylko miejsce. Spodziewałem się, że będziemy wyżej. Zwłaszcza, że jeszcze możliwe, że nie będzie w playoffs, bo jednak jeśli przegramy, a Hawks wygrałem ten mecz, no to możemy spaść do play, no nawet, więc no zobaczymy, zobaczymy. Mocno ogólnie z NBA, może powiem, trzy drużyny tutaj mam 50 zwycięstw na zachodzie, a tutaj cztery drużyny mają na wschodzie, z czego Raptor mogą jeszcze wygrać, tak samo Okessite mogą wygrać. Idziemy dalej. Ostatni mecz tego sezonu to jest. Porażka niestety z Knicks, Ustawiłem sobie teraz z line'em na te playoffs, Luka się z MVP ligi, Rookie of the Year Cameron Boozer, dobrze to widzieć, Stefan Castell Sixman of the Year, Wemby, Defensive Player of the Year, Donovan Klingan, Most Improved, Clash Player of the Year Monty Monty Williams, Coach of the Year, Executive of the Year Jordan Hobson, All-NBA teamie tak się tutaj prezentują, mamy Coopera flaga w All-NBA third teamie, mamy też Coopera flaga w All-Defensive second teamie, mamy w All-Rookie first Camerona Buzera. I teraz tak, mamy playoffs, jednak mamy. Dobra, mamy playoffs. Mamy z Cleveland te playoffs. Musimy sobie postawić tą rotację. Kto jest Patrick Williams jest skontuzowany. no to... To nie dobrze. To nie dobrze. Myślę, że coś takiego zobaczymy tutaj. Na tyle dużo minut będą musieli nasi starterzy grać. Będą musieli dużo tych minut zagrać. Coś takiego myślę, że może być. Myślę, że coś takiego może być. Choć może tak bardziej. Tak tak to będzie wyglądało. Tak to będzie wyglądało. Na tą serię jest Cleveland, ale ciężko będzie pan pokazać Cleveland oczywiście, bo oni są lepszym zespołem, jednak. Dwa, jedne mamy. Próbujemy walczyć. Ciężko, aby tutaj jakiekolwiek większe, może powiedzieć, zmiany wprowadzić. Mogę nie jeszcze odjąć ten minus. Na mogę dać buzerowi tutaj. Mogę dać. Zresztą wygląda naprawdę dobrze, więc jemu ja dam jeszcze te dodatkowe minuty. 3-1 dla Cleveland. To nie była właśnie seria, w której jakby zbytnio wierzyłem, że możemy wygrać, nie ukrywam. Hawks są w finale, wow. Hawks w y play są w finale i Hawks z Play-Inu wygraje mistrzostwo NBA właśnie. Trey Young, Finals MVP. No niesamowita, prawda? Niesamowita, że to Kevin Durant kończy karierę. Między innymi nasz były gracz, włócz, którego oczywiście wymieniliśmy do Memphis. Możemy iść dalej. Hall of Fame Kevin Durant oczywiście. Jersey Retirement Durant w OKC. League Meetings Reject. Tam coś była approved. To niedobrze, że tutaj mam approved. No ale to no, nie. No jest to zmiana, ale nie jest to, zmiana to zmiana szczęście. Jaka jest zasada NBA na przykład. Draft Lottery. Nie pamiętam, jak to wyglądało w sumie u nas. Nie mamy, pika w Loterii Czy mamy pika w Loterii? Nie, nie mamy pika w Loterii Kiedy mamy? My mamy 18 pik. Dobra, czyli to jest nasz. To jest też oryginalny pik, dobra. A więc tak, staff, staff Signing, czy tutaj kogoś mamy do podpisania? Assistant GM, ale to nie są, to nie są ważne, to nie są istotne rzeczy. To rzecz dlatego myślę, że nie musimy się na tym skupiać. NBA draft. To jest w tym roku w tym draftcie już, zapomniałem. Nie, myślę, że po prostu poczekamy na to, aż będzie czas na, na nasz pik i wtedy zobaczymy. Wybierzemy kogoś, to wybierzemy. Nie no to nie, zobaczymy, zobaczymy, bo nie wiem w sumie właśnie. Choose prospekt Mam tutaj ocenę C, plus, C znaczy. Nie wiem, nie jakby czy ktoś z tych zawodników... Najmłodszy jest tutaj ten gość, który jest point guardem. nasz rezerwa point guard to monte Morrisa naprawdę, więc możemy jego myślę, że wybrać. Myślę, że tego właśnie, myślę, że Maxima Adamsa mogę wybrać, bo w sumie akurat może nam się przydać jako rezerwał point guard właśnie za monte Morrisa, więc nie jest na pewno zły wybór, bym powiedział. Zobaczmy teraz, jak to właśnie w miarę wygląda. Pewnie byli lepsi zawodnicy. Możliwe, żeby i lepsi zawodnicy do wybrania. Overallowo tak, ale wiek do Overala to to był dobry wybór, myślę. Myślę, że tak wiek do Overala to był dość dobry wybór. Oczywiście Maxim Adams jest podpisany. Team Player Option akceptujemy tutaj. Qualifying Offer nikt, to dobrze. Jeszcze musimy zobaczyć tutaj. A w sumie te jakby rzeczy nie są istotne. To już nie będę jakby pokazywał, bo to nie jest aż tak istotne. Widzimy się na początku kolejnego sezonu. I mamy tutaj początek kolejnego sezonu, nasz zespół tak się prezentuje, wiem już tutaj nasz line up, tak to będzie wyglądało To wygląda oczywiście to ponownie dobrze Kolejny rok z rzędu, mamy naprawdę dobry zespół, dobrą ogólnie rotację, Każda w rotacji ma powyżej 70 overa, więc jest naprawdę dobrze Ale dalej nie wiem, czy to jest na tyle dobry zespół, żeby wygrać mistrzostwo, nie wiem, ciężko mi powiedzieć Coraz bardziej czuję, że to może być, no nie wiem, może to być ostatni sezon kobiego White'a, bo za niedługo może będzie trzeba po prostu No nie wiem, wzmocnić tę pozycję, bo to wygląda najgorzej w takim sensie, że jakby no, Researcher ma niższe overall, ale ma na 22 lata. Kobi ma już 27,1 właśnie. No, miał chyba 85 rok tam, więc może że, coś jest dziwne, może już mu teraz zregresować o overall, więc. No nie wiem, Ivy też troszeczkę zaczyna, więc potencjalnie jakaś tam, nie wiem, wymiana, gdzie to. Gdzie to Ivy plus Peak, Kobi plus Peak, i może będziemy próbować tutaj zmienić Flag. Boozer są na pewno nie do wymiany, to jest ta dwójka, która jest najważniejsza dla mnie, i na pewno nie będą do żadnej wymiany. Researcher też na razie na pewno nie, więc no Cooper Flag, nie Cooper Flag, a ten ash ten arbakur, IV White, no nie wiem, zobaczymy. Lubię bardzo Kobiego White'a, nie chcę go wymieniać, ale jako GM można powiedzieć, nie mogę patrzeć na sympa, tylko na to, co jest najlepsze dla drużyny. Jeśli będę mógł znacznie zabgadać pozycję Pongarda, no to, no to to zrobię, no to to zrobię, zobaczymy. Zobaczymy na razie jednak, jak ten sezon się tutaj potoczy. Widzimy się w połowie sezonu. I połowa sezonu za nami mamy rekord 35-17, więc jest naprawdę jest dobrze, jest naprawdę dobrze, jak dobrze też patrzyłem, jesteśmy chyba first seedem, tak jesteśmy first seedem, ledwo co, ale jesteśmy tutaj na pierwszym miejscu w konferencji. Lepszy rekord od nas tylko mają tutaj trzy drużyny na zachodzie, Warriors, też praktycznie mają identyczny rekord, OKC oraz Rockets. No tych Rockets się najbardziej obawiam, jak tak patrzę na ich zespół, 90 Damien Thompson, 86 Trey Jones, 83 Cam Whitmore, 89 Scotty Barnes. 90 Sengun na ławce, mają 85 Mark Williams, 80 Malu, Maluszach, Maluasz, nie wiem, Quentin Graham, z 80, Major McBride, Halson No, powiem tak, nie wiem, jakim co możemy przez nimi wygrać, nie wiem, jakim co możemy tą różne 4 razy pokonać, potencjalnie byśmy się spotkali w finale, nie wiem, nie wiem, naprawdę, nie wiem w ogóle, czy my będziemy w finale, to naprawdę. Ja się będę cieszył, jak po prostu, jak w ogóle byśmy byli w finale, to bym fajnie, jakby fajnie byłoby finał konferencji. Minimum na pewno chcę drugą rundę, na pewno chcę minimum drugą rundę. A chciałbym finał oczywiście, wiadomo, wiadomo, że chciałbym wygrać, wiadomo, że chciałbym wygrać już, ale muszę też powolutku troszeczkę o tym myśleć, dlatego minimum druga runda, minimum druga runda. Nie robiłem żadnych wymian, bo jak w miarę zespół wygląda solidnie, to nie ma co zmieniać połowy sezonu. Zrobiłem jedynie tutaj podpisania, podpisałem kontrakt właśnie tutaj z kilkoma zawodnikami, a więc podpisałem tutaj z Cobie White'em 3 przedłużenie wartości 81 milionów, z Ayo dwuletnie przedłużenie warte prawie praktycznie 24,5 miliona. Dwuletnie też przedłużenie z Hachimurą 15,5 miliona. Trzyletnie z Zubaczem 29,5 miliona. I dwuletni minimum deal z Monte Morisem. A więc tak to wygląda. No i teraz widzimy się już na koniec sezonu. I sezon zasadniczy dobiegł końca. Jeszcze mam jeden mecz, oczywiście do rozegrania 5328 na obecną chwilę rekord. Yy, tutaj właśnie niestety pod koniec troszkę sobie popsuliśmy, bo o tym ostatnim tygodniu, proszę w ostatnich dwóch tygodniach cztery paszki tak złapaliśmy tutaj, więc niezbyt fajnie. Ivy też dopiero co doznał kontuzji, w miarę był, był spokój w miarę z kontuzjami w tym roku też to jest na pewno dobra rzecz. Ivy teraz dopiero co dostał właśnie kontuzji na początek playoffs nie będzie gotowy do gry bo chyba mamy second seed, zakładam. Tak właśnie, jest, czułem właśnie, że Cavs nas wyprzedzą OK jest jeden zespół, który ma 60 zwycięstw w sezonie Warriors, Rockets, Pelicans, Spurs no, Naprawdę zachód jest mocny, 5 drużyna, że ma ponad 50 zwycięstw, zachód jest naprawdę mocny Na wschodzie, no to, no, to, no, to tylko, tylko te dwie drużyny będą mieli 50 zwycięstw, więc No myślę, że właśnie jakby wschód da się przejść, nie mówię, że to zrobimy Bo na pewno nie mówię, że to zrobimy, bo to nie będzie proste Ale właśnie ten finał będzie bardzo ciężki Ten finał może być naprawdę bardzo ciężki orsarów mieliśmy, pewnie zakładam, że flag na pewno, a, a czy ktoś jeszcze Boozer był też, Boozer i Cooper Flag. dobra Cooper Flag wygląda naprawdę dobrze w tym sezonie A Boozer zrobił upgrade, jakiś, może może powiedzieć, upgrade, no jak, może nie upgrade, a jakby progress, tak, tego słowa szukałem Więc jest też progress od Boozera, to fajnie, to fajnie Widzisz, w ogólnie jak nasz zespół wyglądał Kobe White Dużo od niego nie oczekuję, dla mnie ważne żeby to właśnie, assist per game był w miarę wysokie Bo nie oczekuję od niego, żeby za dużo zdobywał punktów, jak ma taki właśnie goście jak na przykład Flag czy Boozer a, i oczywiście, nie jest naszym starterem, on Jest skontynuowanie z Ivy, więc on to jest. Researcher wyglądał praktycznie podobnie jak rok temu, więc dobrze. Flag, leciutki progres w górę. buzzer, fajny progres w górę. Patrick Williams, nasz sixth man Praktycznie stabilnie od kilku lat. Jeśli chodzi jeszcze o Ivy, jestem ciekawy. Ivy wygląda w tym sezonie też w miarę, solidnie jakby. Nie ma dużej, jakby można powiedzieć, tak różnicy. Hawks przed nami. wygrywamy z Hawks 54-28. Jest MVP, no bo tych OKC, bo się Rockets na pewno, Warriors też po części. Sperson tam zawsze jest oczywiście Wemby. Marcus Johnson jest rookie of the Year. Stefan Castell, six of the Year. Defensive player of the Year, Wemby. Jaden Quintance, Quintance most improved. Jensen Kumpo, Clash player of the Year. Janis F F Phoenix, na pewno ciekawe. Mark Digenaut, Coach of the Year. John Murphy, Executive of the Year. team. teamem. Mamy tutaj w Olympie second teamie i buzera i Flaga, na pewno fajnie widzieć. All defensive, w second. Mamy flaga. All ruchy, no tutaj nie będziemy nikogo mieli. Dobra, więc pierwsza runda będzie właśnie z kim? Pierwsza będzie z pistons. Pistons to naprawdę jest zespół, który może nam zagrozić. Naprawdę, naprawdę mogą nam zagrozić. Bo jednak to nie jest zły zespół, jak tak patrzymy na nich. To nie jest zły zespół. To wcale nie jest zły zespół. Jamal Murray, Shaden Sharp, Auer, Buzelis, Sasser. Tutaj jeszcze Stewart. To jest naprawdę dobry zespół. To jest naprawdę dobry zespół. No to pomimo, że to jest właśnie taki, właśnie taki, w, nie wiem, zespół z play -inu. no to i tak to będzie zespół, który może zagrozić. Na pewno, na pewno. Patrz, jak będzie o te 22 minuty pewnie, to i tak. Buzzer i Flash 40, tak, na pewno Risasher. Myślę, że może mieć 36, o 32 minuty, Kobi może mieć 36. Tak to będzie wyglądało na ten pierwszy mecz. Wygrywamy 1-0 mamy, a 2-0. Mamy 3-0 3-1, spodziewałem się, że jeden na mecz zabiorą Ale jest... Oczywiście, że jest Game 7 Oczywiście, że jest Game 7 Nie może być spokój Musi być Game 7 Naprawdę, czemu my to robimy? Ajajaj, naprawdę nie podoba mi się ten fakt Patrzcie, będzie o 20 minut Kobe wygląda... Na 2 dwie, dwie minuty mogę mu dać Ayo 2 minuty Rizasher na pewno 2 minuty a on już averageuje a po 30 punktów. Flag averageuje jeszcze. Flag dostań 32, 40, 40, 40 dodatkami, 2 znaczy dodatkowe minuty. No zobaczmy, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Choć boję się troszeczkę. Dobra, pierwsza połowa. Dobra, mamy to. Czwarty kwarcie absolutnie zniszczyliśmy. Na 47 47,21. Dobra, udało się. Niks przed nami. 1-1. 2-1 dla nas. 2-2 dwa, dwa niestety. 3-2. Game 7. Czemu, czemu znowu Game 7? Czemu naprawdę znowu Game 7? Researcher jest kontuzjowany. Jeszcze tego mi trzeba było, naprawdę Czemu, czemu? Patrick Williams, dobrze przynajmniej, w miarę mamy właśnie dobry, dobre zastępstwo. Dale Terry będzie, ale tak naprawdę będzie o 10 może minut. A więc na pewno 42 dla flaga w tutaj tak. A nie wiem, prawda? Flag. dostanę tutaj. też buzzer, dostanę dodatkowe minuty. Kobi może nie 38. I tak by to wyglądało? Pamiętam tak by to wyglądało. Nie jestem zbytnio szczęśliwy właśnie z tego, że nie ma dwóch naszych ważnych rolników. Nie ma dwóch naszych starterów. Nie ma Ivy i researcher. To jest niefajna informacja. Pierwsza połowa solidnie. W każdej kwarcie, dobra, udało się, mamy to. Finał konferencji, to już jest naprawdę udany sezon. Będziemy w finale konferencji z Four Seed Wizards. To jest ciekawe, że Cleveland odpadł w pierwszej rundzie. W finale konferencji zachodzi, mamy OKC Warriors. Rockets wypadli, no ale problem jest taki, że Rockets nie ma, ale jest OKC albo Warriors. Dwa bardzo mocne zespoły. Wygrałem pierwsze, kto tam? E, Risa Szerbuciu po kontuzji? Czy nie? To Patrick Williams. A nie, Risa wrócił. dobra, więc... To są dobre wieści, to są na pewno bardzo dobre wieści dla nas. Patrick Williams będzie w line-upie naszym i będzie dalej tutaj naszym, można powiedzieć, da, no, będzie dalej ważną postacią dla nas. Na razie chyba coś takiego zrobimy. Po 47 to dla tych dwóch zawodników. Rejs zostanie 36, by wygląda dobrze. Kobiet zostanie 36. Tak, co tutaj jeszcze, czy coś jeszcze tutaj powinienem zmienić? Może jednak, może jednak tak. Kobiet 38, Ajo 34. Mamy dwa rzeczy Ivy wrócił po kontuzji jeszcze. Ivy wrócił po kontuzji. Kolejne dobre wieści. Kolejne dobre wieści, a więc Ivy wraca. To znaczy, że nasz lineup będzie właśnie 9-osobowy. Więc tak, tak. Ee, Ivy będzie naszym starterem, bo dobrze wiem jak świetnym zawodnikiem jest Ivy oczywiście. Na obecną chwilę Io będzie miał będzie naszym Sixmanem. Na obecnym chwilę będzie Io naszym Sixmanem. Po 40 tutaj, teraz troszkę się będą mieli mniej. To już mi się właśnie. Na pewno po tutaj pójdzie każdy w dół, bo chcę, żeby oni mieli tutaj no, dużo minut. 32, 32, lisa 36, jeszcze tak to będzie wyglądało teraz. 2,1. 2,2 Hachimura wypadnie z rotacji. Przykro mi, Rui, ale potrzebuję po prostu minut dla innych. Potrzebuję minut dla innych. Dlatego potrzeba się tych tak mi Na przykład Kobi potrzebuje 38. Ivy 36. No może jednak tak i tak. To jest nasza dwójka najlepsza, więc oni będą grali najwięcej. 3-2. Mamy to. Final NBA jest. Final NBA jest. Już na pewno trzeba przyznać, że to jest udany sezon. Mamy Final NBA. Ok Stephante przed nami. Oni pokonali 4-2 Grizzlies, 4-1 41 4-1 Warriors. Byli najlepszym zespołem w poprzednim sezonie zasadniczym w tym sezonie znaczy zasadniczym no nie ukrywam że będzie ciężko będzie bardzo ciężko nie ma co się tutaj właśnie oszukiwać czy ktoś od nich kondycyfia? mam wrażenie aby ktoś był od nich ale może jednak się mylę pewnie się jednak mylę no dobra więc nie ma co do jakby dłużej czekać nie możemy od tego uciec 1-1 jeden, 2-1 jeden. Jeden dla nas 3-1 dla nas 3-2 Trzy, trzy! Tak było blisko, tak było blisko! Tak było blisko. Patryk grasz słabo. Nie wiem naprawdę, nie wiem czy powinienem coś zmieniać w ogóle. Zmienia naprawdę, bo po prostu... Nie wiem, dam tym dwóm jeszcze minuty. Lisa się na pewno stanie dodatkowo na dodatkowe dwie minuty. Tak to będzie wyglądało. Nie ubierze że jest na wyjeździe ten mecz. Nie podoba mi się to bardzo. No niestety, byliśmy bardzo bliscy. Ajajaj, aj, aj, byliśmy tak blisko. Game 7 przegrywamy za OKC. To boli. To boli, naprawdę to boli. Game 7 porażka za OKC. A mieliśmy już 3-1. A mieliśmy już 3-1. No nic. Za rok tutaj wrócimy. Wierzę w to, że wrócimy tutaj za rok. I że tym razem wygramy. Naprawdę wierzę na to. Choć boję się, że czasami może być tak, że to była ta nasza szansa. Że to była ta nasza szansa i ją nie wykorzystaliśmy. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Szkoda, strasznie szkoda. Bardzo mi szkoda, bardzo mi szkoda, właśnie, bo tak już mówię. To nie było tak, że. My, jakbyśmy dostali sweepa, to jeszcze. A my mieliśmy 3-7 prowadzenia. My, my byliśmy tak blisko, prawda, Byliśmy tak blisko. Ale jednak nie na, nie na tyle blisko, jak widać było. Możemy tutaj mieć dobry pick. I mamy solidny pick, ten siódmy. On będzie albo wymieniony, albo. Użyty. Zależy jak dobry zawodnik będzie można powiedzieć tutaj w draftcie na tą pozycję. Czy będzie jakaś dobra ocena tego zawodnika, który będzie nam przedostępny? C są te oceny? Ale czy oni są dobrzy, jakby C mam ocenę właśnie, ale fajnie, bo już każdy mogę wiedzieć jakby jak. No C to jest dobra ocena. Czy mam jeszcze jakieś piki w tym roku w draftcie tutaj? Mam 16-19, dobra, więc użyję tego pika. Użyję tego pika. Tylko tak, kogo właśnie tutaj zgarnąć? Small forward pozycja mogłaby się nam przydać. Bo C plusy mamy, tak? Mamy tutaj dużo tych C plusów, więc tych będę wybierał. To będzie albo skrzydłowy, albo gardne, no bo nie ma też żadnego centra. Jest tutaj 19-letni small forward. Jest tutaj gość, który był projected, że będzie bardzo wysoko wybrany. Więc myślę, że jego powinienem wziąć. Tak mi się wydaje, że jego powinienem wziąć. Bo był naprawdę bardzo wysoko projected. Najniżej mieli go na 13-16 miejscu. Więc wydaje mi się, że powinienem go wziąć. To jest ten gość. 21 lat, a nie, to nie ten gość, ten Point Guard. Tylko, że mamy już Point Guarda, a tamtego Point Guarda może przerobimy na Shooting Garda. Tugaj carry Kerry ca, Moglu, carry Moglu, dobra, wybierzmy go. Zobaczmy, jak na razie, czy to był dobry wybór, czy nie. To mnie bardzo interesuje. Ten Manchin też był dobrym dobry wyborem, ale ogólnie. Caldwell, ten, ten Caldwell byłby dobrym wyborem. Chyba Caldwell byłby najlepszym wyborem. No nic, no nic. Te piki, myślę, tak że wiem. Pewnie jest jeszcze ktoś C, sam daj C goście, ale, ale wolę chyba te piki jakby przerzucić sobie i za to może mieć piki jakieś na przyszłość. I wolę mi się, że to zrobić. Czy ktoś by mi, byłby mi w stanie, właśnie na przykład. Na yy, właśnie, czy mógłbym od Memphis wziąć, albo na przykład nie wiem, od Philadelphia, czy mógłbym wziąć od was dwa first roundy. Nie zgodzą się na to. Monte Morris i. Tak, jakby, jakbyśmy zrobili. Jakbyśmy zrobili taką wymianę, może Nie? Monte Morris za. Czy oni tak Monte Morris chcą? Może jeszcze wam damy second rounda? Nie? First rounda i first round. No dobra, dobra Może być, może być Taką wymianę możemy zrobić. A za tego. Aha, już oddałem im. Jeszcze w tym roku. Aha, to, to mi się nie podobało. No nie przemyślałem tego, nie zobaczyłem tego, ale dobra. Mogło być na pewno gorzej. I tak nie była to jakaś tragiczna wymiana dla nas. Ten gość był zdecydowanie najlepszy: Larry Butter. 18,3 lat, 84 sam niesamowite ten, ten zawodnik jest. Czy ten Kerry e, Kelly Moglu będzie jakoś od razu ważny dla nas? nie wiem, zobaczymy. Bo on on się w tym sezonie będzie. No, na pewno będzie w rotacji w tym sezonie. Qualifying of Risasher: Będzie musieli mu zaoferować jakiś fajny kontrakt. Duże pieniądze chce, no ale myślę, że zasługuje na duże pieniądze. 34 miliony. Spróbuję mu zaoferować dobra ta w się właśnie ponownie nie będę jakby tracił na to czasu bo to mi zajdzie jakieś pewnie 5 minut więc nie ma co tracić czasu widzimy się na początek kolejnego sezonu i będziemy mogli tutaj zaczynać kolejny sezon no mam na pewno duże oczekiwanie jeśli chodzi o ten sezon jak było się rok temu w finale no to trzeba mieć duże oczekiwania zwłaszcza że flag ma 93 overalla buzzer 90 więc mamy dwóch 90 overalli Oprócz nich mamy no, Risa Shera, który naprawdę wygląda też swoje w PLEUS naprawdę się dobrze pokazywa. Mamy Kobiego i który, którzy myślę, że zostały, bo Kobie utrzymał się tam 84 overalla, więc nie poszedł w dół, dlatego, dlatego zostaje. Jakby, jakby poszedł, to pewnie nie został. Ławka nasza też dalej wygląda mocno, wszyscy mają powyżej 80 w. No mamy dobry zespół, mamy dobry zespół Także mówię, po części się boję, że to była, bo często tak lubi być, że, że jest jedna, ta jedna, jedyna okazja. I boję się, żeby to nie było w taki sposób. Wiadomo, że mamy dobry zespół, ale nigdy nie wiadomo. Może akurat w tym roku się. Nie wiem, jakby. No, wywalimy się, można powiedzieć, w pierwszej rundzie. No, nigdy nie wiadomo. Zawsze można. Zawsze może taka wtopa, właśnie. I na przykład, właśnie w pierwszej rundzie wtopa, i nagle nie ma nas. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Naprawdę bardzo liczę, bo jesteśmy blisko. Ten zespół naprawdę jest blisko mistrzostwa. Więc liczę, że w tym roku będziemy w finale i że tym razem damy radę wygrać. Widzimy się już w połowie sezonu. Nie ma jeszcze połowy sezonu, ale pierwszy raz widzę. Żeby mój zespół, jaki prowadzę, zdobył 190 punktów w meczu, więc musiałem to pokazać. 190 punktów: Cooper Flag trafił 51, 35, Risa Sher, 23, Boozer, 22, i tak reszta To wyglądało. Wow, naprawdę nie na sobie, żebym w tym two czy poprzednio jakoś zbytnio widział, żeby zespół, czy to mój, czy żeby zdobył, albo żeby stracił 190 punktów. Wow, no niedawno w rzeczywistości przecież ten właśnie, ta odbudowa. Akurat musiałem zrobić sobie taką przerwę. Ja zaczynałem. Tak, w miarę dobrze. Kilka dni zrobiłem i potem musiałem zrobić sobie dość e, jakiś czas przerwy. I teraz po weekendzie nagrywam dalej, tutaj kontynuuję. No i właśnie, niedawno się zakończył, może nie, że niedawno, no ale zakończył się Mecz Gwiazd e, ostatnio i tam zespół zdobył 200 punktów w Meczu Gwiazd. Więc jak dobrze wiem, wiem jaka jest obrona. A tutaj normalny meczu 190 punktów rzucić to jest coś, to jest na pewno coś. Teraz myślę, że już jeśli nic, nic się takiego nie wydarzy, widzimy się w połowie sezonu. I połowa sezonu za nami mamy podobny rekord, mam wrażenie co rok temu: 37-14, tutaj dokładnie. I co ciekawe, ten rekord nie daje nam sercidu, bo niks są przed nami. New York, niks tak wygląda, aż jak Holly, Kyrie, Irving, Ace, Bailey. Wow, nawet nie wiedziałem, że oni są aż tacy mocni. Nie sprawdzałem ich zbytnio zespołu. Wow, naprawdę, jakim cudem oni to wszystko pomieścili. To jest niesamowite dla mnie. Ktoś musi być na małym kontrakcie jeszcze, jak na przykład może za Collier, który może jeszcze jest na rookie scale kontrakcie. Nie, Isaiah Collier ma już duży kontrakt. Kyrie jest, no wiadomo, że na dużym. Bale jest na dużym. Pidunga jeszcze jest właśnie. Wiedziałem, że ktoś z tych, z tego starting line musi mieć mniejszy overall, mniejszy kontrakt. No naprawdę wyglądają strasznie mocno. Jeśli chodzi o zachód, no to tutaj Warriors. Warriors są najlepsi. 37, tutaj 13. Nie ma Stefa nie ma Stefa tutaj w tym zespole już, nie ma, ale mają za to Booka, mają Bookera, więc taka zmiana tutaj, jeśli chodzi o Warriors, dość duża na pewno, wiadomo, zmiana. Jest tutaj cały czas Ian Jackson, no i jeszcze ja tych zawodników tutaj wszyscy dalej są. San Antonio Spurs, Kate Cunningham, Walter, Wemby oczywiście, no też mocny zespół. OKC troszkę gorzej sobie radzą, ale i tak będą na pewno, pewno na pewno w playoffs i mogą potencjalnie dawać awansować do finału. Rocket troszkę poszli w dół. Skład dalej wygląda dobrze. Skład dalej jednak wygląda dobrze. Myślałem nad jedną wymianą, ale nie zrobię jej chyba stycznie, bo nie czuję że to, że, że to zrobiła taki duży impakt. Myślałem nad tą wymianą właśnie, czyli Hachimura Shohana, ale myślę, że to nie zrobi mi aż takiego dużego impaktu, więc nie będę robił tej wymiany. Bo jakby to, jakby to była wymiana, której naprawdę ona by mogę dużo odmienić, to może zrobię a tak to nie będę jej robił, bo, bo nie muszę, nie, nie muszę takiej wymiany robić. Jeśli chodzi o też tutaj kontrakty, podpisaliśmy tutaj dwuletnie przedłużenie warte prawie 13 milionów z Daylenem Terem i dwuletni minimum deal z Monte Morrisonem. Takie tutaj zrobiliśmy zmiany. No a teraz już pora na koniec sezonu. I mamy tutaj kolejny sezon zakończony: 55-26 rekord przed ostatnim meczem, więc już wiemy, że mamy lepszy sezon niż rok temu. Rok temu mieliśmy dokładnie 54 mecze wygrane. Teraz będziemy mogli mieć 56, jeśli pokonamy tutaj Celtics. Jeśli chodzi o All Star Game. Zobaczmy, kto tutaj potencjalnie od nas był. Mieliśmy Buzera i Flaga, tak? Nie bo to Shera, Kobe i Ivy nie byli, więc tak, to są jedynie ci zawodnicy. Dobra, więc kolejna rzecz to tak, właśnie konferencja. Jesteśmy na miejscu przed tym, przed tym meczem, jesteśmy na First idzie. Możemy jedynie spać, w górę nie pójdziemy. Obawiam się tych nich, obawiam się tych nich. Naprawdę są strasznie mocni, są za mocni, zwłaszcza ta ławka też ich. No, oni na ławce potrafią, też jeśli trzeba by było, przedgrać tego Gigi Jacksonem do tej. Idą tutaj Divincianzo Paterson, i mogli naprawdę by sobie. Nie wiem, no, potrzebowaliby jakiegoś centra. Rolling nie. No, nie Potrzebują jakby rezerwowego centra. Nie ma już być dobrego. No ale jest to dobry zespół. Jest to jest na, pewno, jest na pewno dobry zespół tutaj. Orlando ma tutaj akurat na nich nie patrzyłem przez cały sezon. Właśnie miałem się zostawiałem się troszkę, jak nie ma w nich sponsora, to gdzie jest. No i został wschodzie, na wschodzie, tutaj może powiedzieć, ale przejął się do Orlando. Antony Black, Kyle Kuzma, Paolo Banchero, Duran, no naprawdę czemu każdy musi mieć takie mocne zespoły, czemu naprawdę tyle jest mocnych zespołów, Philadelphia wygląda solidnie, ale to nie jest ten sam poziom co Orlando czy Nowy Jork bym powiedział, Waszyngton też prawie 50 zwycięstw, też yy, nie ten sam poziom bym powiedział, Zachód Warriors miałem 57 zwycięstw, Warriors wyglądają mocno, nie mocno na pewno, Spurs wyglądałem mocno, Spurs wygląda naprawdę mocno, OKC, też mocny na pewno zespół, no jest wiele mocnych zespołów, będzie ciężko, będzie bardzo ciężko wygrać mistrzostwo, nie ma co, co się tutaj jakby oszukiwać, Cameron Boozer MVP ligi, pięknie, nie spodziewałem się, bo w ogóle nie patrzyłem na te award races, mamy MVP ligi, super, Larry Butler rookie of the year. spodziewałem się gość, który ma 85 overalla, musiał być faworytem do bycia rookie of the year, Darius Akuf junior Sixman of the year. OMB kolejny raz Defensive Player of the Year, Jalen Haraldson Most Improved Van Milchen Clutch Player of the Year, Dorel Rollins Coach of the Year, Executive of the Year, Alexander Padel all Team, mamy tutaj i Flaga i Buzera Mamy dwóch all First Team Player'ów Super Flag, też All-Defensive First Team To są dobre wieści, to są na pewno dobre wieści dla nas, będziemy właśnie jako first Seed tutaj startować Jak to jest z kontuzjami, czy mamy line na postawionym, Mamy z tym, że na playoffs każdy idzie, on, każdy idzie. w dół, każdy idzie w dół minutami. Ta dwójka na pewno zostaje po 40. I no, no racesher, reserter. Tak, racesher 666. Tak zaczynamy te playoffs. Najpierw symulujemy tam plane. 1 0, 2, 0, 3-0 i będzie sweep. Super. Sweep jest, ale. No Orlando właśnie, boję się Orlando, boję się Nowego Jorku, tutaj tych zespołów się boję u nas Bo na przykład tam Waszyngtonu chyba się niezbyt boję, jakby, jakby pokonali Knicks Ale nie wiem, no ciężko będzie 2-1 Ciężko też właśnie, jakby, no ciężko mi zrobić jakiekolwiek adjustment może powiedzieć No może jedyny adjustment, który zrobię to, że Hachimura wypadnie w ogóle z rotacji I tutaj Ci zawodnicy jeszcze pójdą w górę po dwie minuty dla tych zawodników. Nie wiem, nie wiem. 2-2, dwa, 3-2 dwa. Dwa. i 4-2, super. Ten adjustment dość, e, zrobił dobrą robotę, ale przed nami Knicks, którzy. No wiemy, a co są nix, wiemy, a co są Knicks Na zachodzie z tych takich drużyn, które się boją, zostały tylko Warriors, którzy jak na razie nie przegrają jednego meczu, bo First Seed Ogissi wypadli, Second Seed Spurs wypadli, Fourth Seed Rockets odpadli. Ale ja się boję tych nix. Jak się Orlando bałem, tak się ta, też boję teraz tych nix. Zrobi sweepa Waszyngtonowi 2-0. No i co teraz mogę zrobić? Nie mogę, nie wiem, czy mogę jeszcze obciąć tę minutę jeszcze bardziej. Flagi były zagrane Jak mogą. Rysażer wygląda dobrze. Każdy wygląda dobrze. No każdy wygląda dobrze praktycznie. No co ja mogę jeszcze zrobić? Nie wiem naprawdę, co ja mogę zrobić więcej. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co mogę zrobić więcej. Zobacz, obcięte minuty dla niego. No nie wiem, to jest jedyne co mogę, do, do czego mogę przejść. Obcięte jeszcze troszkę minuty. Nie wiem, więcej nie wymyślę. 2-1 2-2 3-2 Jest finał. Jest finał i jest finał z Pelicans. Nie z Warriors, co jest niespodzianką na pewno. To jest na pewno niespodzianką. Six Seed Pelicans, jak on się tutaj dostaje? Czy to jest w ogóle naprawdę na papierze dobry zespół? 41-41 rekord. Nie jest to zły zespół na pewno. Dziwię się, że są tak nisko. Nie jest to na pewno zły zespół. Nie jest to na pewno dobry zespół. Dylan Harper był ich fajny MVP. Świetny z tych playoffs. Jak wygląda zająć w tych playoffs? Dobrze. Dobrze na pewno wygląda. 1-1. 2-1 dla nas. 3 dla nas. 4-1 dla nas. Chicago Bulls wygrywają mistrzostwo NBA. I oficjalnie odbudowa Chicago Bulls się udała. Jak naprawdę nie ukryłem, jak ja się cieszę Nie chciałem tego mówić. Cooper Splash był absolutnie niesamowity. W finals MVP. Nie chciałem tego mówić, jakby, można powiedzieć, przed finałem, żeby to mogło się skończyć. Ale naprawdę, jak zobaczyłem, że Pelicans. Wygrali z Warriors, naprawdę w środku się mega cieszyłem, w środku byłem podjarany mega Bo wiedziałem, że dobrze, że przecież Pejkans są 6 seedem To nie są Warriors, to nie są Rockets, to nie są Spurs, to nie są OKC, to nie są te zespoły, których się bałem Więc naprawdę nie ukrywam, że w środku skakałem z radości jak widziałem Pejkans, ale nie chciałem powiedzieć na że, że Oto będą łatwe finały, bo potem bym przegrał, to by się to źle skończyło, powiedzieć, ale wygraliśmy Udało się, rok temu byliśmy w finale Byliśmy o mecz od zwycięstwa, bo Game 7 przegraliśmy, tutaj wygrywamy pięknie, udało się, jak ja się cieszę, bo to jest też właśnie z wielu względów się cieszę, po pierwsze no każda odbudowa jak kończą się cieszę, bo zawsze są ciężkie roboty i właśnie tutaj też było ciężko doprowadzić, ale udało się Sika doprowadzić do finału i wygrać mistrzostwo. Druga rzecz, to jest mój ulubiony zespół, za to cieszę się, że ich odbudowałem. Trzecia rzecz właśnie, to jest taka nietypowa odbudowa, bo już prowadziłem Bulls kiedyś, właśnie już miałem serię, gdzie prowadziłem Bulls i nie dałem rady z nimi wygrać mistrzostwa, więc musiałem jakby zakończyć serię bez mistrzostwa i powiedziałem, że kiedyś do, wrócę do Chicago, odbuduję ich i dotrzymałem słowa, odbudowałem Bulls, Chicago wygraje mistrzostwo NBA, a więc w taki sposób będziemy kończyć ten film, naprawdę. Fajny zespół tutaj stworzyliśmy, naprawdę fajny zespół tutaj stworzyliśmy. Cooper, Flag i Boozer, Wiedziałem, że jak, e, jak mieliśmy ich już ponad 90 lat, wiedziałem, że ta dwójka będzie naszymi twarzami, może powiedzieć, e, tego zespół. Fajnie bardzo, że Kobe White z nami został. Bardzo fajnie, że Patrick Williams, i do Sun mu z nami zostali. Dale Entery. Fajnie, naprawdę, że mieliśmy tutaj, no ile mam tutaj jeden. Dwa, trzy, czterech zawodników, którzy rzeczywiście są w Chicago, więc super, naprawdę fajnie, że pozostawiliśmy tam tych niektórych graczy I to jest ta czwórka, o której mówiłem Jak zaczyna... mam wrażenie, że mówiłem, mówiłem czy nie mówiłem, ale Jak zaczynałem tę serię, to miałem właśnie tą czwórkę Kobe White Patrick Williams, Ayo Sunmu i Dejlentery. Tą czwórkę miałem jako moich untouchable gości, z którymi chcę właśnie zrobić e, odbudowę. No oczywiście wiadomo, że na przykład nie odgrywał praktycznie żadnej roli, no nie ma co się oszukiwać, Dejlentery praktycznie nie odgrywał żadnej roli. Ale na przykład właśnie Kobe, to teraz jest naszym starting point guardem. Patrick Williams i Ayo byli ważnymi postaciami z ławki. Jest naprawdę fajnie, mega się cieszę, że zrobiłem to, że oddało się odbudowę. Czy w rzeczywistości zobaczymy Chicago? Który to jest w ogóle rok? To jest rok 2000... 2029, więc czy zobaczymy w rzeczywistości Chicago Bulls za 5 lat, maksymalnie z mistrzostwem? Chyba nie. Chyba nie, niestety, taka smuta prawda, ale chyba nie. No ale fajnie, że ja to mogę zrobić. Fajnie, że ja mogę odbudować Chicago Bulls. Jeśli jeszcze też się pod koniec e nie mogę wysłowić, troszeczkę długo to mi zajęło, jeszcze właśnie w nocy to troszeczkę robię, więc znowu mi można powiedzieć, ja bym ja by to powiedzieć, język nie, nie pomaga, można powiedzieć, w wy, się, ale mniejsza o to. Jeśli wam się film spodobał, to chciałem się podać, jeśli wam się film spodobał, możecie stawić łapkę w górę, jeśli nie, to oczywiście nie muszę, ja was do niczego nie będę zmuszał, dzięki wam za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale, cześć!